Witam serdecznie wszystkich na webinarze jeszcze raz. Na samym starcie chciałbym zapytać, czy mnie dobrze słychać i skąd jesteście? Słuchajcie, napiszcie skąd jesteście. Przede wszystkim chcę, żeby ten webinar był taki interaktywny dzisiaj, żebyście bardzo dużo uczestniczyli, ponieważ chciałbym opowiedzieć o zasadach sukcesu i te zasady sukcesu to są zasady, które są uniwersalne dla wielu osób. I dzisiaj o nich chcę opowiedzieć, ponieważ przez ostatnie pół roku bardzo byłem na wielu, wielu szkoleniach i te zasady sukcesu praktycznie są powtarzane przez wszystkich największych mentorów świata. Mówię tutaj na przykład o takich mentorach jak Harv Eker, Blair Singer, Andy Harrington, Jack Canfield właśnie, którego miałem przyjemność oglądać i słuchać wczoraj. Piszecie, jest tutaj, widzę, są osoby z Anglii. Piotra widzę z mojej miejscowości, o super. Piotrku, wpisz skąd dokładnie, może nazwisko wpisz, to być może, że graliśmy w piłkę razem. Opole, Toruń, Biała Podlaska, z radości ktoś napisał. Fajna miejscowość, radość. Mazury, Łódź, Luksemburg, o, mamy też zagraniczne osoby, mamy Luksemburg, mamy też, pozdrawiam Leszka, pozdrawiam Zbigniewa. Pozdrawiam też tutaj Kasię Bąk, pozdrawiam Grażynę, Mirkę, Leszka. No jest naprawdę fajna ekipa. O, Michał widzę. Także no jest naprawdę super, fantastyczna ekipa. Po prostu bardzo się cieszę, że jesteście. I startujemy. Słuchajcie, bo szkoda czasu, ale mam dla Was prezenty. Także od razu na start zasady dzisiejszego webinaru. Przede wszystkim nikt nie rozstaje się z długopisem. To jest narzędzie bogatych ludzi. Długopis i notes to jest narzędzie bogatych ludzi. Chciałbym Wam pokazać tutaj, to jest właśnie taki przybornik, że tak powiem, biznesmena. Tutaj dostaliśmy takie właśnie książki do wypełnienia na tym spotkaniu, na tym evencie. I słuchajcie, ja jestem taką osobą, która zawsze pisze więcej niż po prostu w tych książkach jest miejsce. Zobaczcie, ile jeszcze zapisałem oprócz tego, ile stron, bo tutaj w tej książce było miejsce, ale mi jak zwykle zabrakło, także tą wiedzę zabrałem dla Was, postaram się podzielić w jak największej pigułce, w takim bardzo dużym skrócie, ponieważ nie da się oczywiście podczas prezentacji internetowej opowiedzieć to, co miał Jack przez cały dzień mówił, no i to, co ja się nauczyłem na kilku innych po prostu prezentacjach ostatnio. Dlatego długopis, kartka. I jeżeli macie długopisy i kartki, to wpiszcie tak w czacie. O, Piotrek już się odezwał, także pozdrawiam Piotrka z mojej rodziny i miejscowości. Słuchajcie, bardzo fajnie, lepiej zeszyt, obojętnie kto co ma, ważne, żeby było coś do pisania, zeszyt, pięknie. Michał ma, Leszek ma, Grażynka ma, okej. Słuchajcie, dobra, jedziemy w takim razie z tym webinarem. Start był zaplanowany o 20. Mała skucha, ponieważ tak jak mówię, chciałem Wam dać jak najwięcej wiedzy solidnej. Robiłem jak najsolidniejsze slajdy. Od razu powiem, że będzie niespodzianka na końcu tego webinaru. Będzie propozycja ode mnie, ale aczkolwiek to będzie bardzo propozycja dla kilku osób tylko, także słuchajcie uważnie i jedziemy z tematem. Chciałbym na początku trochę o sobie opowiedzieć, bo nie wiem, czy wszystkie osoby są tutaj, które mnie znają i po prostu... Poczekajcie, tu mi się coś włączyło. Chciałbym opowiedzieć kilka słów o sobie, ponieważ jest tu nawet Piotr z mojej rodzinnej miejscowości, więc mnie zna, ale powiem tylko tyle, że około 15 lat temu zacząłem biznes internetowy. Przepraszam, biznes ogólny, taki tradycyjny. No i w zasadzie robiłem to bez żadnego wykształcenia biznesowego. Zaczynałem od zera. Wtedy było bardzo ciężko, no wiadomo, jak to od zera się zaczyna biznes. Natomiast pojechałem do takiej pracy do Niemiec, gdzie 2 miesiące ostro pracowałem w błocie po pas i po prostu zacząłem, tam zarobiłem pierwsze pieniądze, otworzyłem swój biznes i po 4 latach uzyskałem 1 000 000 złotych obrotu w tym biznesie. Bardzo fajnie mi doszło. Natomiast okazało się, że niestety 5 lat temu zbankrutowałem i po prostu
Byłem bankrutem, miałem 200 tysięcy złotych długów, ale o tym chciałbym Wam opowiedzieć, bo nie każdy tą historię zna, a myślę, że jest warta tego, żebyście posłuchali, ponieważ często wiele osób, jak patrzy na mnie, to patrzy tylko na tą taką wierzchołek góry lodowej, czyli to, co ja w tej chwili osiągam, a nie patrzy na to, co jakie ja miałem życie, co było nie tak w moim życiu. A miałem ponad 200 tysięcy długu i miałem synka, mieszkaliśmy wtedy w Zielonej Górze, mój synek chorował na przewlekłą astmę i po prostu cały czas, co dwa tygodnie musieliśmy jeździć po lekarzach. Zwiedzaliśmy w trzech województwach, wszystkich lekarzy znałem, specjalistów, w cudzysłowie specjalistów, ponieważ żaden lekarz nie mógł na to pomóc, niestety. Ja mało tego, że musiałem jeździć, to jeszcze musiałem wydawać na drogie sanatoria, leczenia i tak dalej. To było bardzo, bardzo częste. Potrzebowałem pieniędzy na leczenie synka, ale niestety mój biznes w tym momencie, w międzyczasie, w tym samym czasie można powiedzieć, przyciągałem dużo kłopotów do siebie. Takie problemy, same się rodziły te problemy, w zasadzie w mojej głowie to było i ja dlatego te problemy przyciągałem. Mój biznes, który prowadziłem wtedy kilka lat, tak jak powiedziałem, miałem 1 000 000 złotych obrotu, było super wszystko. Następnie zbankrutował praktycznie przez moje błędne decyzje. Wtedy nie wiedziałem, że to są moje błędne decyzje, ale o tym jeszcze opowiem później troszkę. Brak pieniędzy, wpadłem oczywiście, jak to bywa w młodym wieku, w alkohol. Praktycznie kilka dni w tygodniu piłem z kolegami, tak? Było złe towarzystwo, to nie było coś fajnego. To wszystko mi przerastało, to nie było, na pewno nie była sytuacja, z którą chciałbym kiedykolwiek wrócić i nie życzę tego nikomu. Natomiast ja taką sytuację miałem w życiu i chciałbym Wam powiedzieć, że te słowa są bardzo szczere, bardzo z serca płynące. Nie wszyscy o mnie to wiedzą, natomiast chciałbym też pokazać, że też takie można z takiego czegoś wyjść, tak? Także to mnie wszystko przerastało niestety. Oczywiście w momencie, kiedy miałem te długi, to po prostu przeniosłem się do Gorzowa Wielkopolskiego i praktycznie, uwierzcie mi, że bałem się chodzić po ulicy. Po prostu zaszyłem się w domu, byłem schowany, moja firma się rozpadła i po prostu ledwo jakieś tam miałem źródło utrzymania i po prostu bałem się wychodzić z domu przed wierzycielami, komornikami. Telefon zmieniałem kilka razy, numer telefonu zmieniałem kilka razy w miesiącu, ponieważ co chwilę ktoś do mnie dzwonił i bałem się odbierać telefon. Przez stres, nerwy i po prostu to wszystko nabawiłem się jakichś, nie wiem, wrzodów żołądka, po prostu masakra. I po prostu się bałem o siebie, tak? Zostawiła mnie żona z dzieckiem i to nie było wcale sympatyczne. Natomiast szukałem rozwiązania, ponieważ wcześniej zarabiałem już dobre pieniądze i wiedziałem, że skoro da się to zrobić, skoro ludzie po ulicy jeżdżą Mercedesami, skoro ludzie jeżdżą BMW, autami i innymi fajnymi samochodami, ludzi stać na komfort życia, to znaczy, że coś jest na rzeczy, że można zarabiać pieniądze i że można do tego wrócić. Także w tamtym czasie, jak robiłem ten biznes, znaczy próbowałem od nowa się pozbierać, nagle przypadkiem w zasadzie usłyszałem o dwóch firmach, w których młodzi przedsiębiorcy zarobili ogromne pieniądze przez internet. I to byli właściciele Allegro i naszej klasy. Byli to młodzi ludzie, w moim wieku prawdopodobnie, w podobnym wieku, albo młodsi nawet. I oni po prostu stworzyli te firmy duże, ogromne i sprzedali je z ogromnym zyskiem, albo część udziałów sprzedali z ogromnym zyskiem. Przynajmniej tak było w przypadku naszej klasy. I ja wtedy sobie uświadomiłem, wtedy jeszcze nie było Facebooka tak na początku, ja sobie wtedy uświadomiłem, że przynajmniej w Polsce, że jest to niesamowita okazja, że internet to jest taka niesamowita dźwignia, gdzie można bardzo szybko zarobić bardzo duże pieniądze. Kolejny przykład podam. Jest takich dwóch studentów, prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, dwóch studentów, którzy wymyślili serwis porównywarek cen, czyli mają serwis Knockout tak zwany. Na knockout.pl możesz wejść sobie i porównać na przykład cenę dwóch telefonów, albo jakichś dwóch komputerów, albo dwóch innych produktów. I oni wymyślili ten serwis i sprzedali go za ogromne pieniądze w internecie. Po prostu było to niesamowite. No i wtedy ja sobie uświadomiłem w głowie, że może być coś innego niż tylko ten szary żywot w cudzysłowie człowieka, który nie ma perspektyw, który się wywodzi właśnie ze wsi, jak tutaj mój kolega jest dzisiaj na tym webinarze. Pochodzimy z małej wsi, gdzie jest może z 50 mieszkańców. No i nie ma perspektyw, tak? Nie ma pracy, nie ma innego po prostu utrzymania.
Natomiast chcę też pokazać każdemu, że można się z takiego czegoś wyrwać, jeżeli tylko się chce. Ja całe życie o tym marzyłem, żeby się wyrwać stamtąd, ponieważ oczywiście nie chcę nikogo urażać, natomiast całe życie chciałem to zrobić, ponieważ wiedziałem, że są inne perspektywy, tak? Trochę gdzieś tam po świecie pojeździłem i wiedziałem, że są inne perspektywy. No i zacząłem się szkolić i wtedy poznałem kilka osób, zacząłem szukać w internecie, poznałem kilka osób, które jakby przekonały mnie do biznesu internetowego. Zobaczyłem, że da się ten biznes robić, trafiłem na pewną stronę internetową i z tyłu za mną wiszą certyfikaty, nie wiem czy je widać dobrze, ale wiszą certyfikaty właśnie jednego z takich szkoleń, na których poznałem właśnie swoich przyszłych przyjaciół internetowych. Między innymi jest tu Michał, który się przywitał ze mną na początku, także Michała pozdrawiam. Poznaliśmy się mniej więcej w tym samym czasie i ja w tym czasie byłem bardzo, bardzo, bardzo daleko, nie powiem gdzie. Natomiast wtedy zacząłem zmieniać swoje życie, ponieważ zacząłem pewnych ludzi, odpowiednich ludzi przyciągać. Zacząłem studiować biznes i zacząłem, wcześniej tego nie robiłem nigdy w swoim biznesie, ponieważ nikt mi nie powiedział, że to trzeba robić. Nie miałem biznesowego wykształcenia. No i zacząłem czytać książki i różnego rodzaju szkolenia, które pomagały mi rozwinąć ten instynkt biznesowy. I tutaj taka zasada mi się nasunęła, że taka zasada sukcesu, i to można sobie zapisać, bardzo zalecam, to jest naprawdę to, często ludzie mówią przy okazji takich cytatów, że to są, błahostki, że to są frazesy, że to nie działa, ale ja powiem, w moim życiu to bardzo zadziałało, więc ja chcę mówić o swoim życiu, mam nadzieję, że jeżeli mogę dać komuś przykład i chociaż jedna osoba z tego dzisiejszego webinaru weźmie przykład i jego życie się polepszy, ja będę bardzo szczęśliwy. Także musisz pragnąć sukcesu jak tlenu. Nie wiem, czy znacie taką historię, jak uczeń przyszedł do mistrza i zapytał mistrza: słuchaj mistrzu, powiedz, jak osiągnąć taki sukces, jak ty osiągnąłeś? No i mistrz mu powiedział: słuchaj, wstań jutro o 4 rano, przyjdź nad brzeg morza i ja ci pokażę, jak ten sukces osiągnąć. No i ten uczeń zdziwiony o 4 w nocy, kurczę, taka niespotykana pora, nie chciało mu się wstawać. No ale okej, no jakoś się pozbył tego, wyszedł ze strefy komfortu, przyszedł na tą plażę o 4 rano. No i ten mistrz mu kazał się rozebrać, weszli do wody, do tego morza i wziął jego kark i bardzo mocno zanurzył we wodzie. Ten uczeń zaczął się szarpać i co było dalej? Wyciągnął głowę ucznia z wody i zapytał, czy rozumiesz już, czy rozumiesz, jak to jest osiągnąć sukces? No i ten uczeń mówi: nie, no nie rozumiem. Znowu włożył mu tą głowę do wody i zaczął go podtapiać, że tak powiem. Temu uczniowi dalej brakowało tlenu strasznie i nie potrafił zaczerpnąć tlenu. Po prostu zaczął już machać rękoma, prawie opadał już z sił. No i ta woda była niezmiernie zimna jeszcze na dodatek. No i to potęgowało to wrażenie. I w tym momencie mistrz znowu go zapytał: czy wiesz już, jak osiągnąć sukces? Ten powiedział: nie wiem. I zrobił to po raz trzeci, ten uczeń już po prostu ledwo tymi rękoma machał, zsiniał cały z zimna. W tym momencie, jak już praktycznie ledwo ruszał rękoma, mistrz go wyciągnął z tej wody i powiedział do niego tak: słuchaj, teraz słuchaj uważnie, bo to zmieni twoje życie. Jeżeli będziesz pragnął sukcesu, tak jak pragnąłeś przed chwilą tlenu zaczerpnąć, to właśnie ten sukces osiągniesz. Także to nie jest błahostka, to nie jest frazes, tylko to naprawdę działa. I powiem wam, ja wtedy, jak mój synek chorował, to było dla mnie, w ogóle urodzenie mojego synka to było objawienie, można powiedzieć, w moim życiu. To był przełom i po prostu stwierdziłem, że ja właśnie pragnę tego sukcesu tak, jakbym pragnął tlenu, ponieważ ja pragnąłem sukcesu nie dla siebie tylko oczywiście, pragnąłem tego sukcesu dla osób, które mnie otaczały, dla mojej rodziny, tak, dla synka. Chciałem, żeby był zdrowy. Po prostu strasznie mnie drażniło, że nie można pomóc przy chorobie, tak, mojego synka, że lekarze sobie nie radzą. Mnie to po prostu strasznie irytowało i powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby mój synek miał najlepszych specjalistów, najlepszą szkołę, żeby po prostu miał takie warunki w życiu, jakich ja nie miałem chociażby.
No i to jest ta motywacja. I tutaj też bardzo często, właśnie o tutaj nawiążę do tego, co Les Brown powiedział na National Achiever Congress, na którym byłem 2 tygodnie temu znowu. Les Brown powiedział, że jeżeli będziemy mieli swoje why, swoje dlaczego w życiu, to też warto zapisać. Zapisz sobie powód w życiu, dla którego ty żyjesz, ale taki powód bardzo, bardzo ważny, tak? Czyli czy być może żyjesz dla swojej żony, być może żyjesz dla swojego męża, dla swoich rodziców. Tylko nie, żeby żyć dla nich w sensie, żeby się wysługiwali w cudzysłowie tobą, tylko żeby, czy żyjesz po to, żeby oni mieli jak najlepiej w życiu. Czy to jest twoje dlaczego, tak? Czy chcesz, żeby twoje dzieci chodziły do najlepszej szkoły? Czy chcesz, żeby twoje dzieci po prostu miały najlepszych rodziców na świecie, tak? Czy chcesz im poświęcać jak najwięcej czasu w życiu i czy nie chcesz, żeby kiedyś powiedziały, że nie miałeś dla nich czasu? To jest po prostu bardzo, bardzo ważne. Czyli to jest twoje dlaczego, to może być twoje dlaczego, tak? Albo twoim dlaczego może być to, jak ja w tej chwili mam taki cel, chcę pomagać ludziom, chcę tutaj przy pomocy jednego partnera, którego niedawno poznałem, chcemy zrobić fajną organizację charytatywną i to jest mój cel, to jest też moje dlaczego, ponieważ ja chcę w tym momencie już mam taką świadomość, że tak powiem, że chcę, żeby w pewnym momencie, jak już będę 2 metry pod ziemią, jak już przyjdą ludzie na mój pogrzeb za ileś tam lat, za 100 lat powiedzmy, to wtedy chcę, żeby nad tą trumną moją było więcej niż 5 osób, tak? Żeby było więcej niż tylko rodzina, żeby przyszli moi przyjaciele, żeby tych przyjaciół było dużo i żeby oni powiedzieli o mnie, że to był fajny gość, tak? Że to był człowiek, który pomagał ludziom, tak? Że to była wartościowa osoba. Tego, to jest moje dlaczego. Nie wiem, jakie wy macie dlaczego, natomiast zrobimy pierwszy test. Jeżeli mi wpiszecie, słuchajcie, tego czatu nikt nie widzi poza mną. Jeżeli mi pierwsze 5 osób, które wpisze swoje dlaczego, otrzyma ode mnie gazetę menadżera MLM. To jest gazeta branżowa, bardzo fajna gazeta, którą wam prezentuję, jeżeli wpiszecie w czat swoje dlaczego. Także czekam minutkę. Pierwsze 5 osób, ale precyzyjne swoje dlaczego. Ok? Słuchajcie, ok, bardzo was proszę, bo ja nie wiem, logujecie się imionami samymi, ja nie mogę wam dać prezentu, bo już tu pierwsze osoby piszą, ale ja nie mogę wam dać prezentu, ponieważ jest na przykład Sylwia i ja nie wiem, jak Sylwia ma na nazwisko, a może być na tym webinarze kilka Sylwii, także proszę was o przelogowanie się i wpisanie imienia i nazwiska swojego. Słuchajcie, tutaj mam, tego nikt nie widzi. Tutaj mam 5 gazet dla pierwszych 5 osób, które to wpiszą, otrzymają fajną, świetną marketingową gazetę i będą mogły zmieniać swoje życie, ponieważ to jest przebywanie z profesjonalistami. Ok, słuchajcie, mam 5 osób, ale poczekajcie, bo nie mam waszych nazwisk. Także Sylwia i Mariusz, proszę o nazwisko. Leszek, Radek, Grażyna, Adam i Artur, mam wasze nazwiska, także jest ok, ale Leszek, przepraszam, Mariusz, Sylwia i Mariusz, nie wiem, 2 Mariuszów i Sylwia, proszę was o zalogowanie się imieniem i nazwiskiem, bo inaczej nie będę wam mógł po prostu tego prezentować. Pamiętajcie, żeby się odezwać do mnie po tym webinarze, żeby po prostu podać mi adresy, ponieważ to są fizyczne gazety, czyli to są gazetki, które ja zapakuję do was ładnie pocztą, wyślę wam to po prostu, abyście odnosili jak największy sukces w przyszłości, tak? Żeby po prostu szkolić się od jak najlepszych ludzi. Okej, okay, jest fajne rzeczy napisaliście. Słuchajcie, ja to powiem, bo tego nie widać, kto to napisał, ale na przykład są takie cele jak pomoc dla synka swojego, to tak jak u mnie było. Chcę pomagać zachować ludziom zdrowie. Tutaj jest świetna wypowiedź na przykład. Tutaj jest świetna wypowiedź. To jest fajny cel. Słuchajcie, to jest właśnie to. To jest wasze dlaczego. Chcę się bawić codziennie z córką, tak? Tutaj ktoś napisał. Bardzo fajnie. Znaczy ja widzę to. Bardzo się cieszę, że macie takie cele. Także no tego typu rzeczy. Tutaj jest osoba, która ma 3 wspaniałych dzieci.
i ich dobro jest najważniejsze i chcę dla nich jak najlepszego życia. Słuchajcie, aż mnie zatyka, jak to czytam, bo wzruszające to jest. Powiem wam, rewelacja. I macie podobne cele jak ja, czyli głównie dzieci, tak? Głównie wasze dzieci są waszym dlaczego. I teraz zastanówcie się, czy chcecie dla waszych dzieci najlepszego, tak? Czy chcecie najlepszego, także bardzo się cieszę. Prima sorcik, tak powinno być. Słuchajcie, ja dzisiaj będę wam rozdawał super mega prezenty, także pilnujcie po prostu tego, co ja mówię, bo będę jeszcze rozdawał więcej prezentów, także jedziemy. Okej, okay. co ja dalej zacząłem robić? Słuchajcie, zupełnie przypadkiem, w zasadzie inaczej, nie ma przypadków w życiu. Wszystko, co robimy, to jest też bardzo ważna wskazówka. Wszystko, co robimy, wysyłamy w świat pewne wibracje. To jest może dla kogoś, kto tego jeszcze się z tym określeniem nie spotkał, może to być dziwne co najmniej, że jak to co to znaczy wysyłamy wibracje. Chodzi tu o to, że jeżeli będziemy się skupiać tylko na odpowiednich rzeczach, jeżeli będziemy się skupiać na tym, że chcemy dostać awans w firmie, to gwarantuję wam, że dostaniemy awans w firmie. Jeżeli będziemy się skupiać na tym, żeby kupić sobie motocykl, to kupimy sobie ten motocykl. Słuchajcie, jest tu mój kolega dzisiaj z mojej miejscowości i mamy wspólnego przyjaciela. I powiem wam szczerze, jak byliśmy małolatami, graliśmy w piłkę, to ja się po prostu brzydko, wtedy by nie byłem świadomy tego, co robię, natomiast wtedy jak mi kumpel mówił, który miał, mieliśmy po 10 lat i on mówił, że chce mieć kiedyś Kawasaki Ninja, to jest taki motor bardzo sportowy, fajny. I powiem wam, co się stało, ten kolega zawsze mówił o tym, że chce mieć Kawasaki Ninja, a wtedy jeździł komarkiem, słuchajcie, czy rometem, tak? Czyli wiecie, co to jest, taka popierdółka w cudzysłowie, brzydko mówiąc. I wtedy w ogóle nikt sobie nie wyobrażał pieniędzy, to były te czasy jeszcze, gdzie na wsiach to w ogóle nie było pieniędzy, tak? I jak on, ten chłopak sobie wyobraził, że będzie miał Kawasaki Ninja i powiem wam, w tej chwili śmiga pięknym motorem. Nie wiem, jaka nazwa, natomiast wiem, że ten motocykl jest warty dużo, dużo pieniędzy. I nie wiem, czy to jest Kawasaki Ninja, ale na pewno jest to świetny motocykl, który jest po prostu w czołówce motocykli, jakie znam po prostu. Także naprawdę rewelacyjny. Także słuchajcie, to po prostu działa, tak? Jeżeli się skoncentrujemy, o, właśnie mi tu kolega pisze, to jest Honda CBR, także. I kolega zna ten przykład, słuchajcie, to jest 1000 pojemności, jeżeli ktoś się zna na motorach, to wie, jaka to jest po prostu, w cudzysłowie, krowa, jaka to jest rakieta, to jest po prostu jeden z najlepszych motocykli, tak, czyli tyle niektóre samochody pojemności nie mają, co ten motocykl, a to jest właśnie mój przyjaciel z dawnych lat, gdzie mieszkałem w swojej miejscowości, rewelacja, powiem wam, i podziwiam tego człowieka, ponieważ miał całe życie taki cel i on ten cel zrealizował. Słuchajcie, to jest coś pięknego. Spełnił swoje marzenie, tak? Także jeżeli się koncentrujemy na tym, on nie wiedział, jak był mały, ani powiedzmy rodziny nie było stać nic. Nie wiedział, jak to zrobi, ale to zrobił, słuchajcie, ponieważ całe życie o tym marzył. I tak to powinniśmy robić. Słuchajcie, powiem wam, że pełny energii jestem dzisiaj, mimo że nie spałem dwie noce. Ale w pewnym momencie, słuchajcie, polubiłem na Facebooku, już to było w tym czasie, jak przeczytałem książkę, najpierw obejrzałem film The Secret, gdzieś obejrzałem przez internet, gdzieś na wideo i polubiłem ten film i później jakoś wpadła mi w ręce też książka. Jak widać tutaj na slajdzie, ja to na Facebooku polubiłem, już był Facebook i tak dalej. Także Zdzisław pisze, że tak jak Golec śpiewa, z Golec u orkiestra, że tam, gdzie teraz jest Ściernisko, będzie San Francisco, tak? Także będzie stał mój bank. Także Zdzisław, życzę ci tego, żeby ten bank na tym Ściernisku stał. I to jest właśnie prawda. Jeżeli sobie to wymarzycie, to będzie. To takie będą realia. Słuchajcie, ja wtedy sobie, jak obejrzałem ten film The Secret, to ja nie byłem świadomy w ogóle, co praktycznie, że te prawo tak przyciągania tak fantastycznie działa. Słuchajcie, ja sobie pomyślałem, nawet w tamtym momencie to takie moje marzenie było, żeby spotkać Joe Vitali z tego filmu, bo jakoś mi w pierwszym momencie tak najbardziej zaimponował. Miałem gdzieś książkę Joe'a i tak mi się jakoś to skojarzyło, żeby się spotkać z Joe'em. Natomiast w pewnym momencie otrzymałem telefon i
telefon od człowieka, z którym już się wtedy przyjaźniłem, czyli od Marcina Godleckiego, i zobaczcie, co się stało. Zaprosił mnie na seminarium The Secret Polska, ponieważ wiedział, że ja jestem fanem The Secret i znalazł na stronie po prostu, nawet nie to, nie, to nie był Marcin, przepraszam, to był Piotr Pacyga, który zadzwonił do mnie i stwierdził, że znalazł gdzieś na moim Facebooku, że ja po prostu lubię The Secret, już trochę działałem w biznesie internetowym i w tym momencie zostałem zaproszony na jako VIP, jako jedna z 11 osób w Polsce na 40 milionów Polaków, czy 35, nie wiem ile w tej chwili jest dokładnie, zostałem zaproszony jako jeden z 11 osób na to seminarium. Po prostu były dwie części, pierwsza była VIP-owska taka i po prostu spędziłem fantastyczny czas z ludźmi, których po prostu nie spodziewałem się, że w życiu takich fantastycznych ludzi spotkam. I to szkolenie praktycznie zmieniło moje życie. Ja miałem wiele takich przełomów w życiu, ale to było jeden z takich przełomów. Słuchajcie, mam tutaj za sobą, widać tutaj z tym medalem takim wiszącym, to jest właśnie certyfikat z tego szkolenia The Secret, który dostałem wtedy. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną myśl, ponieważ zawsze jak jeżdżę na różnego rodzaju szkolenie, to wiele osób mówi, a ja już to wiem, ja już to słyszałem, ja już tamto. Wiecie co? To są osoby, które najczęściej nic w życiu nie osiągają. Jak widzę, ktoś jedzie na szkolenie i nie robi żadnych notatek, to są osoby, które nic nie osiągają w życiu. Albo ktoś jedzie na szkolenie, słuchajcie, ja widzę takie przykłady, na przykład wczoraj było, i jest przerwa obiadowa i ludzie wychodzą 5 minut przed tym, zanim się przerwa zacznie, przyjeżdża do nich człowiek, Jack Canfield, mega gwiazda, sensacja, i ci ludzie wychodzą w trakcie szkolenia po prostu, żeby sobie zjeść wcześniej obiad albo kolejkę zająć. To jest po prostu dla mnie żenujące i ja wiem, że tacy ludzie nigdy sukcesu nie osiągną. To jest po prostu niemożliwe, ponieważ jeżeli dla kogoś jest bardziej cenne to, żeby zjeść obiad na przykład, niż to, żeby posłuchać Jacka Canfielda, to jest dla mnie po prostu żenujące i taka osoba nigdy nie osiągnie sukcesu. Także to jest taka wskazówka. Wczoraj właśnie jechałem pociągiem do Warszawy, ponieważ 500 km wygodnie się pociągiem jedzie, ale właśnie będąc w Krzyżu, gdzie przesiadam się zawsze, miejscowość taka Krzyż jest, miałem takie przemyślenia, ponieważ często tam w życiu różne moje takie kluczowe elementy mojego życia się wydarzały, gdzieś przejeżdżałem przez ten krzyż i jak czekałem, miałem możliwość sobie pomyśleć. I wtedy pamiętam, jak jechałem 15 lat temu do wojska, właśnie dzisiaj pisałem taki artykuł u siebie na blogu, jechałem do wojska i myślałem sobie, w jakiej jestem strasznie słabej sytuacji. Nie miałem pracy, wcieliła mnie armia na siłę, można powiedzieć. Jeszcze było strasznie zimno, to był lutowy po prostu taki poranek. Po prostu totalna beznadzieja, ciemno, zimno, słuchajcie, do domu daleko, wiecie jak to jest. I po prostu wiedziałem, że nic dobrego w życiu jeszcze nie zrobiłem tak naprawdę. Miałem 20 lat niecałe, nic dobrego w życiu nie zrobiłem. Jechałem w nieznane i po prostu miałem totalnego stresa, to jak moje życie będzie wyglądać. I wczoraj byłem po 15 latach na tym dworcu i dokładnie sobie to przypomniałem i zobaczyłem, jak wiele się zmieniło dzięki temu, że pewne rzeczy zacząłem w życiu robić. Także to nie jest oczywiście, ciężko jest powiedzieć, że nasze życie się zmieni od razu, jeżeli zaczniemy coś stosować. Natomiast ja na tamtym szkoleniu wyciągnąłem jedną taką ważną wskazówkę i to też jest wskazówka, którą naprawdę zapiszcie sobie, bo to jest bardzo ważne. Usłyszałem od Eduardo Sancheza, który prowadził to szkolenie, że jeżeli masz problem i jest on do rozwiązania, to w ogóle nie powinieneś się stresować, ponieważ możesz go rozwiązać. Natomiast jeżeli jest problem, a nie możesz go rozwiązać, bo jest nie do rozwiązania, to tym bardziej się nie stresuj, bo i tak nie masz wpływu na to, bo przecież ten problem jest nie do rozwiązania. To jest niby błahostka, ale powiem wam szczerze, że ja przed tym, jak to usłyszałem tą radę, to jest jedyna myśl, którą pamiętam z tego szkolenia, ale ja przed tym po prostu rzucałem telefonami po ścianach, negatywnie się wyrażałem do ludzi, po prostu, słuchajcie, byłem agresywny, w ogóle to była jakaś masakra, ja chodziłem zestresowany, spięty i tak dalej, ponieważ cały czas mi się wydawało, że jest jakiś problem, słuchajcie, i później, jak tą zasadę poznałem, ja stwierdziłem, kurczę,
My musimy się skupiać na rozwiązaniu problemów w życiu. Nie możemy się skupiać na tym, że mamy jakiś problem, bo to jest bez sensu. Moglibyśmy usiąść pod ścianą, płakać i to nam nie zmieni naszego problemu. Słuchajcie, jeżeli masz problem taki, że masz, nie masz czym dojeżdżać do pracy, to pomyśl nad tym, jak rozwiązać ten problem. Nie dlatego, że po prostu nie masz czym dojeżdżać do pracy, tylko pomyśl, jak ten problem rozwiązać, czyli jak zarobić na to, żeby na przykład kupić sobie auto, albo motocykl, albo jakiegoś skutera, tak? To jest rozwiązanie problemu. Jak zarobić, a być może nie zarobić, bo ludzie często myślą, że nasze problemy to są finansowe, tak? A czemu na przykład nie spytasz się o pożyczenie od kogoś, na przykład tego samochodu? Albo może, być może jeżdżą z twojej okolicy jacyś ludzie, ale się nigdy nie zapytałeś o to, tak? To są tego typu problemy, które ludzie często mówią, kurczę, ja nie mam pieniędzy na samochód, to ja już nie pojadę do tej pracy albo tego nie zrobię, tak? To jest złe myślenie, po prostu musimy szukać rozwiązań. Często rozwiązania się nasuwają same. Ja miałem często różnego rodzaju problemy, gdzie też myślałem, że to trzeba rozwiązać pieniędzmi, tak? Okazywało się, że wcale nie trzeba pewnych rzeczy pieniędzmi rozwiązywać, tylko wystarczy pomyśleć, na przykład chciałem kupić szkolenie. Słuchajcie, kiedyś jak zaczynałem tą branżę, nie było mnie stać na to, żeby szkolenia kupować droższego rodzaju, jakieś tam po 5 tysięcy złotych, ale chciałem takie szkolenia mieć, chciałem w nich uczestniczyć. I co robiliśmy? Ja wtedy szukałem 5 osób, na przykład, szkolenie kosztowało 5 tysięcy. Ja szukałem 5 osób, którym powiedziałem, że zrobimy na to szkolenie zrzutkę i że trzeba dołożyć po 1000 złotych. 5 osób wykładało po 1000, a ja miałem szkolenie gratis. Ja byłem organizatorem. Wszystko fajnie. Zobaczcie, jaka jest prosta zasada, tak? Nie musicie od razu mieć 5000, żeby szkolenie kupić. Możecie zrobić zrzutkę na takie szkolenie w 5 osób, tak? Czy to nie jest fajne? Czy to nie jest do rozwiązania? Oczywiście, że jest. Dlatego trzeba być kreatywnym. Trzeba szukać rozwiązań swoich problemów i to nauczy... W biznesie zawsze będą problemy. Jeżeli ja dzisiaj ten webinar prowadzę dla osób, które są nastawione biznesowo. Będzie o tym jeszcze mowa. Okej. Jedziemy dalej w takim razie. Wtedy wymarzyłem sobie spotkanie. Słuchajcie, wymarzyłem sobie to, żeby spotkać się z Joe Vitale. A zobaczcie, co się stało dzisiaj, tak? Praktycznie dzisiaj wróciłem z Warszawy, gdzie mam tutaj autograf Jacka Canfielda. Jack Canfield to jest osoba, słuchajcie, jeżeli nie wiecie, kto to jest Jack Canfield, to jest jeden z najlepiej, osoba, która pomogła miliardowi ludzi na świecie. Słuchajcie, miliardowi ludzi. To było marzenie Jacka. Czy wyobrażacie sobie to, że jeden człowiek może pomóc albo wpłynąć, może nie tyle pomóc, wpłynąć na miliard osób na świecie? I teraz wam powiem dlaczego. Jack Canfield sprzedał 500 milionów książek. 500 milionów książek. Praktycznie można powiedzieć, że co dziesiąta osoba na świecie czytała jego książkę, jeżeli byśmy statystycznie to wzięli. Czy to jest fantastyczny mentor? Wyobrażacie sobie, że ja wczoraj spotkałem się, uścisnąłem dłoń Jackowi, dostałem autograf, zrobiłem sobie zdjęcie, jak widać, i to jest fantastyczna sprawa. Słuchajcie, dla mnie to jest cenniejsze niż spotkać się z prezydentem. Uwierzcie mi. Ale ja mam kumulację, tak? Bo pomyślałem o tym kiedyś, że chcę się spotkać z Joe Vitale. Oczywiście jeszcze myślę, że spotkam się z Joe Vitale, ale okazuje się, że przy okazji tego, że promowałem jakieś szkolenie, okazało się, że odezwały się do mnie osoby, które zaproponowały mi uczestnictwo w szkoleniu Boba Proctora, który jest drugim mentorem niesamowitym z filmu The Secret, i po prostu też zaproponowano mi otrzymanie biletu VIP-owskiego w zamian za promowanie. Słuchajcie, kolejna rzecz. Chcę wam powiedzieć na koniec też taki fajny trik, jak jeździć na szkolenia za darmo, jak mieć szkolenia za darmo i są to szkolenia, które są warte 10 tysięcy złotych na przykład. I to wam, o tym wam opowiem. Także słuchajcie uważnie. I chciałbym teraz wam podać trzy zasady, w zasadzie za chwilę, ale jeżeli użyjesz tych zasad, które za chwilę ci podam do zapisania, to przede wszystkim masz kilka rzeczy. Możesz podwoić swoje rezultaty, nawet dochody, podwoić ilość wolnego czasu i osiągnąć spokój i równowagę w życiu, czyli nie będziesz się musieć po prostu ze wszystkim stresować, nie będziesz mieć problemu z rodziną, może z szefem, może z finansami i tak dalej. Jeżeli to użyjesz oczywiście, ponieważ
zasad, chociażbym nie wiem, jakie złote zasady ci podawał, to jeżeli tego nie użyjesz dzisiaj, to po prostu nic z tego nie wywnioskujesz. Natomiast jeżeli użyjesz tych zasad, gwarantuje ci efekt. To jest po prostu 100% gwarantowane. Natomiast do tego musi być wykonana akcja, o czym zaraz jeszcze opowiem. Jakie to są zasady, które, trzy zasady, które chciałbym ci przedstawić. Przede wszystkim pierwsza zasada to wszyscy ludzie sukcesu mają jasność swoich celów i wizji i misji. I teraz na tym punkcie chciałbym się najbardziej skupić, ponieważ napisałem do ciebie maila dzisiaj takiego, że możesz zarabiać, że podam ci sztuczkę, którą lub technikę, nie sztuczkę, tylko technikę, którą może wykorzystać nawet 10-letnie dziecko od dzisiaj, która może 9-krotnie zwiększyć twoje dochody. I powiem teraz tak, to nie jest moja gwarancja, to ja ci nie gwarantuję, że to się stanie, natomiast to jest badanie amerykańskich naukowców, którzy opracowali taki system. Jeżeli zapiszesz sobie swoje cele bardzo wyraźnie, klarownie i przejrzyście, to te cele, to będziesz zarabiać 9 razy więcej niż ludzie z twojego otoczenia. Słuchajcie, to jest niesamowite. Czy chciałbyś zarabiać więcej niż twój kolega z pracy, czy 9 razy? Tylko dlatego, że wykonasz jedną prostą technikę, którą będzie zapisanie swoich celów precyzyjnie, z dokładną datą, z dokładną sumą, czyli wymiernie, i to zaraz ci powiem, jak to zrobić. Natomiast to jest właśnie cecha milionerów. Słuchajcie, czy zdajecie sobie sprawę, że w zasadzie 95 czy nawet więcej pieniędzy jest zarabiane przez 2% osób na świecie, czy 3? Dlaczego? I jakie to są osoby? To są osoby, które mają cele wyznaczone. Zapisane na kartce cele. I to są osoby, które mają 98% pieniędzy świata. Czy chcesz być wśród tych 2% osób tylko zapisując sobie cele na kartce i oczywiście wykonując akcje do tych celi, ponieważ samo zapisanie nic ci nie da. Musisz wykonać akcje, żeby dążyć do tego. Ale teraz ci powiem, że to nie jest takie straszne, jak się wydaje. Dodatkowo to, co jest kluczem takich ludzi sukcesu, to jest to, że mają silny nawyk sukcesu, czyli dyscyplinę sukcesu. Że jeżeli coś się zobowiążą, to nie ma czegoś takiego, że oni się poddadzą. Dodatkowo jest coś takiego jak 100% odpowiedzialności za swoje cele i rezultaty i wyniki. I powiem ci, ja jak prowadziłem swoją firmę z telefonami komórkowymi, to jak ta firma zbankrutowała, to wszystkich obwiniałem dookoła. Obwiniałem rząd za to, że mi pracownicy do Anglii uciekli, ponieważ tam były lepsze zarobki, nie mogłem powstrzymać, ale obwiniałem rząd. Natomiast mogłem taką sytuację przewidzieć, tak? Przecież to już było trąbione, że otworzy Polska, znaczy Unia Europejska rynki pracy dla Polaków i mogłem się przewidzieć, zabezpieczyć, tak? Ale wtedy zwalałem winę na rząd. Zwalałem winę też na wspólnika, który miał akurat na 100 tysięcy i uciekł, tak? Słuchajcie, no takie życie, tak? Natomiast mogłem to przewidzieć, ponieważ moi bliscy mi sugerowali, że taka będzie możliwość, ponieważ znali tego człowieka z charakteru. Obwiniałem też bliskich, że mi nie pomagali w firmie, kurczę, mogłem sobie pracowników dobrych zatrudnić, tak? I tego typu rzeczy, słuchajcie, jeżeli będziecie obwiniać wszystkich dookoła, a nie będziecie brali na siebie odpowiedzialności, to nigdy sukcesu nie osiągniecie, to wam gwarantuję. Dlatego w tej chwili nie ma czegoś takiego, że ja obwiniam kogokolwiek za to, że jakieś błędy popełniam. Jeżeli popełniam błędy, to one są tylko i wyłącznie moją winą. Tylko i wyłącznie. I musisz się tego nauczyć, żeby to wiedzieć. Teraz dam wam... i teraz bardzo ważna rzecz. Ludzie sukcesu wykonują akcje bez względu na to, czy znają drogę do celu. To jest też myśl, złota myśl, która jedna z zasad, którą trzeba zapisać. Dlaczego? I już tłumaczę, na czym to polega. Jeżeli chcesz przebiec maraton przykładowo, jesteś maratończykiem, to nie musisz znać wszystkich kroków do celu, które będziesz robić przez 42 km kolejne, zanim wystartujesz w tym maratonie. To jest śmieszne. Słuchajcie, ludzie często mają taką w głowie lewą fazę, że tak się wyrażę żargonem, że chcieliby znać wszystkie kroki. Ja widzę w mojej branży marketingu internetowego, ludzie by chcieli tak, wiedzieć
Wszystko po kolei, jak będzie strona wyglądała, wszystko zaplanowane, wszystko dopięte na ostatni guzik, wszystko po prostu, nie wiem, porozmawiane z każdym, przetestowane każde rozwiązanie, po prostu wszystko by chcieli naraz mieć, a tego się nie da tak zrobić, słuchajcie, bo zawsze się może okazać, że rynek zweryfikuje to inaczej. I ja miałem też taką historię w życiu, że miałem swoją stronę internetową, którą zapłaciliśmy bardzo dużo pieniędzy, dopięta na ostatni guzik, wszystko super, piękna, wyglądająca. Okazało się, że rynek zweryfikował inaczej i strony, za które płaciliśmy dużo mniej, przynosiły lepszy efekt, ponieważ tamta strona była za ładna i ludzie stwierdzili, że, znaczy skupiali swój wzrok nie na ofercie, tylko na wyglądzie. I to był problem tej strony i trzeba wiedzieć w tym momencie, że trzeba podejmować, ludzie sukcesu podejmują akcję, zanim dowiedzą się o całym planie do końca, a w międzyczasie, jeżeli ten plan realizują, to korygują wszystkie po prostu ustawienia, tak? Czyli to jest bardzo ważne. Jeżeli jedziesz samochodem, na przykład do Warszawy w nocy, to na ile metrów widzisz tym samochodem? Maksymalnie na 300, jeżeli masz długie światła włączone, może na 500, góra. I czy to cię powstrzymuje, żeby jechać do Warszawy? Nie. Ponieważ wiesz, że jeżeli przejedziesz 500 metrów, twoje lampy oświetlą ci następne 500 metrów. Przejedziesz kolejne 500 metrów, masz kolejne 500 metrów przed sobą widoczne. Jeżeli chcesz wejść na schody, na 10 piętro, to nie musisz wiedzieć, jakie są schody do 10 piętra, tylko robisz krok po kroku do góry, tak? Tak samo jest dokładnie tutaj z sukcesem, tak? Czyli to trzeba wziąć pod uwagę. Okej, słuchajcie. Sprecyzuj teraz swój cel i to jest zadanie z nagrodami, znowu, bardzo fajne. I teraz słuchajcie, co znaczy precyzyjny cel? Chciałbym, żebyście wpisali swoje cele do tutaj do czatu, ja tego nie muszę, po prostu to są tego czatu nie widać, więc możecie to zrobić. I jak to zrobić? Cel musi być mierzalny. Co to znaczy? Że musi być wyrażony ilością. Na przykład ktoś może powiedzieć, moim celem jest 9 listopada stoję na wadze, czyli też musi być, cel musi być wyrażony w trybie oznajmiającym, ale w czasie teraźniejszym, czyli musimy mówić w czasie teraźniejszym, na przykład 9 listopada, czyli podajemy datę, ważę 20, nie, no może inaczej, ważę 70 kilo, a w tej chwili 100, tak, czyli ważę 70 kilo i to jest mój cel. Okej, okay, dobra, jest pierwsza osoba, tu już widzę, że pierwsze osoby piszą, ale słuchajcie, co ja mam dla was za to? Ja mam coś lepszego niż było ostatnio. Planowanie celów, słuchajcie, mam dla was książki. Mam dla was książki Daniela Kubacha, planowanie celów, ale tylko 5 osób, bo nie mam więcej. 5 osób, które napiszą pierwsze swój cel, dostaną książki planowanie celów Daniela Kubacha. Książka warta 4 dychy, zobaczcie. 40 zł rozdaję każdemu. O, gdzieś tu jest cena. O. Zobaczcie. 40 zł. Słuchajcie, nie piszcie, bo tu widzę, jak ktoś pisze. Piszcie jeszcze raz. Piszcie te cele tak, jakbyście byli na końcu tej daty. Czyli na przykład, jeżeli wasz cel jest 2 lutego, to napiszcie. Dzisiaj jest 2 lutego i na przykład ktoś tu napisał o maratonie. I ktoś mówi... jest 4 kwiecień, przebiegłem, nie przebiegnę, słuchajcie, nie przebiegnę, bo to jest, że zrobię to w przyszłości. Wasza podświadomość myśli wtedy w przyszłości. Wy musicie zrobić przebiegłem. Jest 4 kwietnia, ja, Paweł, jakiś tam, przebiegłem maraton tu i tu z czasem 3, 27 i 14 sekund. To jest precyzyjny, konkretny cel. Jeżeli będziecie mówić... Chcę rzucić palenie, to jutro wstaniecie i znowu to będzie to samo. Chcę rzucić palenie. Jutro wstaniecie, znowu będzie. Chcę rzucić palenie. Zobaczcie, to jest koło zamknięte. Musicie sobie ustalić cel. Jest 3 grudnia. Jestem człowiekiem niepalącym. To jest cel. To jest cel. Tutaj fajny dom nad morzem. Apartament nad Adriatykiem. Bardzo piękna data. Bardzo piękny cel. Rozpocząć budowę domu w ciągu 5 lat. To jest źle sprecyzowany cel. Nie rozpocząć budowę domu, tylko, znaczy nie, że w ciągu 5 lat, bo to jest znowu, jutro się obudzisz i dalej będzie w ciągu 5 lat. Jutro się obudzisz, dalej będzie w ciągu 5 lat. Jeżeli piszesz cel,
to musisz podać dokładną datę. Jeżeli w ciągu 5 lat, dzisiaj mamy 2013 rok, to napisz, jest 2018 rok, a ja mam rozpoczętą budowę domu. Taki musi być sprecyzowany cel. Nie, że rozpocznę. O, tutaj bardzo fajnie ktoś, Radek napisał, do 30 listopada zarobiłem 8000 zł. Bardzo fajnie napisane. O, bardzo pięknie, Rafał. Moim celem jest każdego tygodnia robić webinar. Okej, to też jest źle trochę napisane. Radku, znaczy Rafał, napisz cel dokładny. Jest dzisiaj piątek, napisz sobie tak, datę, czwartek, 25, zrobiłem webinar, tak, na przykład. Czwartek, 31, zrobiłem webinar dla swoich partnerów i pozyskałem 10 osób każdego tygodnia. W ten sposób. Ok. Słuchajcie, nie piszcie celów w stylu będę miał, tylko piszcie mam, bo wasza, jeżeli mówicie podświadomości swojej będę miał, to oddalacie, ponieważ za każdym razem podświadomość myśli, że będziesz, czyli w przyszłości. Dajecie swojej podświadomości sygnał, że to ma być w przyszłości. A wy cele wyznacza się w czasie teraźniejszym. Czyli mam, nie będę miał, tylko mam. Stawiacie się w czasie teraźniejszym. Tutaj dla osób, które zrobiły to, może zrobimy inaczej. Nie dla pierwszych 5, tylko dla osób, które to wpisały najciekawiej. Dostaniecie ode mnie po książce planowanie celów. 4 dychy dla każdego. To tutaj ten. I oczywiście dla reszty, słuchajcie, ale żeby nie było, dla reszty dorzucę, bo książek mam mniej, ale dla reszty dorzucę po menadżerze. Menadżerów mam bardzo dużo, także wam dorzucę po menadżerze. Odezwijcie się tylko do mnie po webinarze. Ja przejrzę wszystkie wasze komentarze i będzie super. Okej. Okay. O, tu są osoby z branży. 1 grudnia jestem, 2013, jestem brązowym kierownikiem w jakiejś firmie, nie znam tematu. I słuchajcie, to są takie cele bardzo krótkie, że tak powiem, ale to, powtarzajcie sobie to, zróbcie sobie większą listę celów, nie tylko jeden cel, w czasie teraźniejszym dokładnie mierzalne, czyli na przykład schudłem 20 kilo i jest data taka i ta. Drugi cel, na przykład dnia, jest 5 stycznia, posiadam Mercedesa, dokładny kolor, dokładne po prostu tapicerkę, dokładny rocznik, za ile go kupiliście, wszystkie tego typu rzeczy podawajcie, dokładnie, precyzyjnie. Ale się cieszę, rozpisaliście się normalnie, shop. 31 grudnia zarabiam 5000 funtów na miesiąc. Okej, okay, super. Tutaj, pomogłam 15 osobom pozbyć się bólu. Świetnie, to jakiś suplement. Zarabiam 9000, jestem szczęśliwy oraz zdrowy. Bardzo dobrze. Spotkanie z Harmem Eckerem, nie mam jeszcze biletu. Bardzo dobry cel. To ja wam powiem zaraz, jak bilety zdobywać. Nie mówię, że od razu to zrobicie, ale jak zdobywać bilety na tego typu i nie inwestować w to złotówki. Okej, okay, jest tutaj, zarabiam tyle i tyle. Piękna sprawa. O, to jest pięknie. Jest 4 kwiecień, przebiegłem właśnie maraton, pierwszy wde mnie z czasem 3 godziny 29 minut, 15 sekund i jestem z tego dumny. Słuchajcie, musicie opisywać swoje wrażenia, ponieważ wtedy możecie zamknąć oczy, jeżeli robicie wizualizację tego, zamknijcie oczy i po prostu wyobraźcie sobie sytuację, jakbyście się wtedy czuli. To wasz organizm wysyła po prostu do podświadomości sygnały, że to będziecie przyciągać coraz więcej tych rzeczy, tak? Także jeżeli ktoś chce na przykład z autem jechać, niech się poczuje, jak słuchajcie, zamknijcie oczy, poczuj się jak w tym samochodzie, zapach skóry, dotyk kierownicy, wygodne siedzenie z tyłu, tak? Po prostu to jest po prostu podanie podświadomości swojego prawdziwego celu. Pięknie, ale się rozpisaliście, ekstra, naprawdę. Pierwszy hangout na temat Excela ktoś tu prowadzi. Ktoś tu robi pół szpagat 3 marca, pięknie. Piękna sprawa. Okej. Okay. W styczniu zaczynam pracę tu i tu. Piotr, wpisz dokładną datę,
I rok dokładnie, ponieważ w styczniu nie jest powiedziane, w którego roku. Jeżeli mówisz w styczniu, to niekoniecznie to jest w roku przyszłym. Może to być 2020 na przykład. Także dokładna data, dokładna godzina i dokładny rok, tak? I teraz to jest pierwsza rzecz, czyli sprecyzowanie swojego celu. Oczywiście. Okej, słuchajcie, jest naprawdę tego dużo. Bardzo fajnie, słuchajcie, ale mi daliście teraz do czytania. Słuchajcie, nie będę tego w tej chwili czytał, ponieważ Grażyna, ja wiem, co ty robisz, nie musisz mi tutaj ten. O, Ewa, piękne tutaj. Zakłada szkołę dla pielęgniarek. Bardzo świetna sprawa. Super. Ania nie słyszy pół z tego, co mówię. Nie wiem, dlaczego, Ania, nie słyszysz. Jeżeli masz problem, to może to być wina przeglądarki, albo wyłącz sobie wideo moje, wtedy będzie lepiej słychać. Natomiast tutaj nikt się nie skarży, także powinno być ok. Lecę do Dubaju. No po prostu fantastyczne macie te marzenia. 1 czerwca uruchamiam portal. Nie powiem nazwy, ale świetnie, Kasia. Słuchajcie, naprawdę rewelacja. Ja sprezentuję jak największej ilości osób te książki. Nie wiem, ile mi zostanie, ale jak najwięcej rozdam te książki planowania celu. Słuchajcie, to jest moim zdaniem wyznaczanie celów. To jest jedna z najważniejszych umiejętności biznesmena, ale nie tylko biznesmena. O, i słuchajcie, teraz powiedziała jedna osoba bardzo ważną rzecz. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, ktoś ma problem finansowy i mówi o długach, to nigdy nie mówcie czegoś takiego, że do końca listopada jakiegoś tam roku czy czegoś pozbyłem się wszystkich długów. Zapiszcie sobie to, bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Nigdy nie mówcie pozbyłem się długów. Jeżeli wasz dług wynosi 70 tysięcy, na przykład, mój wynosił 200, wasz jeżeli wynosi 70, to wasz cel niech będzie, że do końca listopada, nie do końca listopada, albo może być tutaj, 31 listopada mam na koncie 10 tysięcy złotych na czysto, czyli po spłaceniu długu. Nie mówcie sobie do podświadomości słowa dług. Nie przyciągajcie do siebie tego słowa w ogóle, ponieważ to jeszcze bardziej was przyciąga do was jeszcze większe długi. Taka jest prawda. Negatywizm stały przyciąga do was jeszcze większy negatywizm. Także o, słuchajcie, to jest, tu wygrywa jedna osoba. Słuchajcie, to jest jedna osoba, która wykonała akcję. Ewa, gratuluję ci, Ewa, na pewno dostaniesz tą książkę, bo Ewa napisała, że 31.10.2013 otrzymuje książkę od Tomasza Damiana. Także Ewa, otrzymujesz tą książkę na bank, ponieważ jako jedyna zrobiłaś, słuchajcie, bądźcie kreatywni też, bądźcie niekonwencjonalni, wszyscy wpisali taki cel. Ewa stwierdziła, że chce mieć książkę i zobaczcie, jak szybko ją przyciągnęła do siebie. Pomyślała o tym, Ewa, jesteś mistrzynią w przyciąganiu. Gratuluję. Przypomnij mi się tylko na pewno po webinarze na Skype'ie czy na Facebooku, żebym po prostu wziął od Ciebie adres i tak dalej. Dobra, jedziemy dalej. To jest taki przykład, naprawdę, zróbcie sobie więcej celów, precyzyjnie, dokładna data, w czasie teraźniejszym piszcie o celach, czyli to, co tak jakbyście byli już tam w przyszłości, określcie się, gdzie jesteście w przyszłości, w swojej głowie, i zapiszcie to. To nie jest to, że wy w głowie tylko myślicie. Bo to, pamiętajcie, osoby, które zarabiają 9 razy więcej według badań amerykańskich naukowców, mają cele zapisane na kartce. Ja mam 7 kartek, a 4 z dwóch stron opisanych swoich celów. Jeżeli chcecie, róbcie to samo. Jeżeli chcecie samochód, jeżeli Piotr tutaj napisał, że chce do MON-u iść, do wojska, jako do pracy, to Piotr, zrób wszystko, jak najbardziej opisz ten cel. Dokładną datę, dokładną miejscowość, w której byś chciał być, dokładną jednostkę, w której byś chciał być. Po prostu wszystko i zrób wszystko, wykonaj jak najwięcej akcji, żeby to się sprawdziło. Czyli, nie wiem, co się tam do MON-u daje, ale jakieś podania, tego typu rzeczy. Po prostu uruchom wszystkie znajomości, jakie masz. Wszystko po prostu, co chcesz, żeby twoje marzenie się spełniło i myślę, że się spełni, prędzej czy później. Ludzie sukcesu podejmują akcję, dostaliście prezenty już, tak jak mówię, dostaniecie prezenty. A teraz napiszcie mi, czy chcielibyście więcej, czy chcielibyście zobaczyć, otrzymać ode mnie ciekawą propozycję prowadzenia za rękę w pewnym przedsięwzięciu. Napiszcie po prostu, ok. Wpiszcie w czacie, czy chcecie, żebym kontynuował, czy kończymy.
Czy chcecie, żebym kontynuował temat, ponieważ mam dla kilku osób bardzo ciekawą propozycję, ale tylko dla kilku osób, niestety. Okej, okay, widzę Radek chce, Leszek chce, Grażyna chce, Sylwia i tak dalej, Ewa, chcemy. O właśnie, kto to napisał? Ewa napisała, że już słuchajcie, ja napisałem do was wiadomość o 4.50 chyba 5, nie pamiętam dokładnie, jest zdjęcie, będzie zdjęcie na moim blogu. Słuchajcie, internet miałem słaby w pociągu, jechałem, pisałem do was maila i po prostu byłem tak podekscytowany, że masakra, nie wyobrażacie sobie tego. Wiedziałem, że będzie dzisiaj super webinar, że zrobimy po prostu super wydarzenie, że będę rozdawał prezenty, że będziecie się fajnie czuli, że to będzie dla was wartość i to jest bardzo fajna sprawa. I pewnie, wszyscy chcą dalej, okej, okay, to jedziemy. Słuchajcie, teraz wam dam ofertę, ale od razu mówię, nie będzie to dla wszystkich oferta. Aha, tutaj już wam powiedziałem, co mam dla was, czyli mam te dwie książki, mam książkę i menadżera. Słuchajcie, kolejna rzecz, zobaczcie na okładkę tego menadżera. Tam po lewej, po prawej stronie jest moje zdjęcie. Też jedna z grudniowe wydanie tamtego roku. Słuchajcie, nie wyobrażałem sobie kiedykolwiek, że mnie ktoś weźmie na okładkę gazety. W tej chwili jest to po prostu chleb codzienny dla mnie i to jest bardzo fajna sprawa. I dokładnie, menadżera Leszek ma. I po prostu to jest fantastyczna sprawa. Słuchajcie, jeżeli wykonacie pewne ruchy w swoim biznesie, jeżeli przyszliście tutaj, żeby poczuć zmiany jakieś, ja tutaj ten webinar prowadzę dla osób, które chcą jakieś poczynić zmiany w swoim życiu, być może pójdziecie drogą tą, co ja obrałem w życiu, czyli biznes internetowy, ja bym chciał wam coś zaproponować dzisiaj. To, co trzeba zrobić, ja wam powiem, jak ja tworzę swój biznes. Jeszcze przed tym, jak wam to powiem, to chciałbym wam pokazać coś, co nazywa się, ponieważ większość osób ma problem w swoich biznesach z zarabianiem pieniędzy. Ale powiem wam dlaczego. Mają z tym problem, ponieważ nie proszą o te pieniądze. To jest dziwne, tak? Jak pomyślicie sobie, jak nie proszą? No przecież po to się biznes robi, tak? Wbrew pozorom większość ludzi o te pieniądze nie prosi. A ja was zaraz poproszę, ale zaraz wam powiem jak. Słuchajcie, tutaj jest taki... O, w tym miejscu, na środku, jest takie 5 punktów z Jacka Canfielda i tak samo Jack, jak i inni mentorzy, jak Harv Eker, jak Bob Proctor i inni mentorzy mówią o czymś takim jak czynności przynoszące dochód, czynności przynoszące pieniądze. Musimy się skoncentrować w życiu na czynnościach, które przynoszą pieniądze, jeżeli chcemy osiągnąć sukces finansowy przynajmniej, tak? Jeżeli chcemy osiągnąć sukces na przykład w miłości, no też skupiamy się na tym, żeby, nie wiem, czekoladki swojej ukochanej przynieść, tak? Na tym się skupiamy, ale jeżeli chcielibyśmy to zrobić, a tego nie zrobimy, no to efektu nie będziemy mieli. Dlatego to jest też bardzo ważna sprawa, żeby codziennie sobie wyznaczać 5 akcji dnia, które przyniosą wam upragniony wasz efekt. Najważniejsze akcje dnia. Wyrzućcie wszystkie śmieci, nie przeglądajcie poczty, nie róbcie Facebooka na darmo, że tak powiem. Chyba, że to jest wasz cel, to róbcie. Ja biznesowo to robię i w cudzysłowie propagandę biznesową robię na Facebooku. I to jest mój cel. Natomiast marnować czas na Facebooku, żeby sobie pogadać z kimś o pierdołach, to mi szkoda na to czasu, bo moje życie jest za cenne, żeby to robić. I teraz zobaczcie, jakie ja mam cele codziennie. Znaczy, to jest akurat jeden z przykładowych dni i to możecie sobie tak samo robić. Czyli 5 akcji, które przynoszą dochody. I wbrew pozorom, ja tu umieściłem 2 akcje, które teoretycznie mogą nie przynosić dochodów, ale zaraz wam powiem, że jednak przynoszą. Słuchajcie, moim celem osobistym, takim bardzo mocnym celem jest zbudowanie codziennie 1000 osób na listę adresową. W tej chwili robię biznes, który ma na celu właśnie budować 1000 osób na liście adresowej, bo to mi da 10, średnio 10 partnerów do biznesu, dość specyficznym biznesie, więc tutaj proszę, no nie będę teraz tego omawiał może, ale taki jest mój cel, 10 osób na liście adresowej. W pełnym automacie daje mi to 10 osób bez żadnych rozmów z tymi osobami do mojego biznesu na naprawdę bardzo wysokich prowizjach i to da mi osiągnąć mój cel, bo my też musimy, słuchajcie, jeżeli pisaliście sobie cele, chcę zarobić tyle, 100 tysięcy, 200, 300, nieważne, musicie wiedzieć, jak właśnie zrobić tego typu rzeczy. Jurek tu napisał właśnie, o co chodzi, dokładnie Jurku, o to właśnie chodzi.
I tutaj moim celem jest zarobić 3250 dolarów dziennie. Czyli żeby to osiągnąć, muszę budować około 1000 osób na liście adresowej. Nawet wtedy zarobię prawdopodobnie więcej. Ale to jest całkowicie realne. Słuchajcie, to nie jest jakaś rzecz, która się nie dzieje, ponieważ ja znam ludzi, którzy to robią. Skoro Kowalski to może zrobić, to i ja to mogę zrobić. To jest taka zasada. Czyli zróbcie sobie codziennie plan dnia u siebie dostosowany do swoich okoliczności. Ja mam na przykład w drugim właśnie punkcie, żeby stworzyć codziennie plan dnia. Czyli budzę się rano, trochę te kroki są odwrócone, powiedzmy, i moje akcje biznesowe wyglądają tak. Przede wszystkim codziennie rano czytam książkę biznesową. Cokolwiek. Czy to planowanie celów, czy to Harv Ekera, czy to Boba Proctora, czy Jacka Canfielda. Czytam jakąś książkę biznesową, ponieważ w mojej głowie od razu z rana, i to robię to z rana, nie wieczorem, tylko z rana, w mojej głowie się układa plan, jak ja mam w swoim biznesie postępować. Czyli to uczę się swojego biznesu. Po drugie, dlaczego czytam książek? Żeby lepiej umieć się wysłowić w swoim biznesie, żeby lepiej umieć swoje myśli przekazać osobom, które ze mną mnie słuchają, tak? Teraz co drugą rzecz, którą robię, słucham motywującego audio. Nie słucham radia, nie słucham muzyki jakiejś. Czasami słucham muzykę, bo mnie też motywuje, ale generalnie pół godziny słucham motywującego audio, gdzie są na przykład bardzo fajne historie, na przykład Lesa Browna, na którego szkoleniu byłem teraz, czy Harva Ekera, którzy dają gotowe rozwiązania do biznesu, ponieważ jeżeli tego nie będziesz robić, będziesz się skupiać tylko na pracy, to nie będziesz miał czasu pomyśleć. I to jest najgorsze w twoim biznesie, to jest najgorsze zabójstwo do twojego biznesu, sztylet w serce. To jest sztylet w serce. Natomiast jeżeli to zrobisz, to masz czas na to, żeby przeanalizować to, co robisz źle w biznesie. I tak jak mówię, kolejną rzecz, tą czynność przynoszącą dochód, to jest porozmawianie z 5 osobami. Czyli u mnie w biznesie, ja mam marketing, zajmuję się marketingiem sieciowym, to rozmawiam z 5 osobami dziennie i to jest mój cel, żeby minimum 5 osób dziennie, wtedy mój biznes się będzie fajnie rozwijał. Ok, jedziemy dalej. Już mi się woda kończy, powiem wam. Słuchajcie, rozsiewaj tylko pozytywną energię. To jest niesamowicie, ale niesamowicie, ale niesamowicie ważny element życia. I słuchajcie, nie wyobrażacie sobie, jeżeli weźmiecie to, co tu jest napisane i zrobicie taką czerwoną krechę na krzyż i przestaniecie użalać się nad sobą i nad innymi, przestaniecie narzekać, przestaniecie obgadywać inne osoby i przestaniecie słuchać wiadomości i telewizji i radia, ponieważ tam po prostu jest sam bullshit, jak to Amerykanie mówią. I Harv Eker tak fajnie powiedział, że jeżeli robicie to, jeżeli się użalacie nad swoim losem, bo nie wiem, bo pogoda słaba, bo to, bo lekką grypkę macie, bo tamto, bo głowa boli. Słuchajcie, to będziecie tego sypu, tego krapu tak zwanego przyciągać jeszcze więcej do siebie. Ale mam dla was propozycję. Zamontujcie sobie na ręku taką gumkę. Słuchajcie, ja mam taką gumkę. Coś, można to kupić gdzieś w jakichś sklepach, nie wiem gdzie to się kupuje, ale można taką gumkę kupić. I za każdym razem, zróbcie sobie takie zadanie domowe. Za każdym razem, gdy pomyślicie o kimś negatywnie, za każdym razem, gumka milionera to się nazywa, Radek mi tu podpowiada. Ja już swoje dwie gumki zerwałem, ponieważ właśnie robiłem te błędy. Jak za każdym razem, kiedy pomyślicie o jakimś bullshicie, o krapie jakimś, o po prostu o kimś negatywnie. Słuchajcie, dlaczego o ludziach negatywnie myślicie? Ja też czasami myślę, nie mówię, że jestem złoty chłopak, tak? Też czasami myślę, natomiast tego nie powinniśmy robić w życiu, bo przyciągamy coraz więcej negatywnych osób, jeżeli myślimy o kimś negatywnie. Jeżeli użalamy się nad sobą, to przyciągamy coraz więcej badziewia. Słuchajcie, nawet jeżeli mi się szklanka potłucze na podłodze, to pamiętacie o tym, co mówiłem na temat problemu? Jeżeli mi się szklanka potłucze, to jakie mam rozwiązanie? Mam rozwiązanie wkurzyć się i strącić drugą, albo nie wiem, po prostu rzuć mi do żołądka napłynie i po prostu, nie wiem, wrzodów żołądka się nabawię, bo spłukłem szklankę. To jest negatywna rzecz i tego nie róbcie, broń Boże. Kiedyś taki byłem, że ja tak reagowałem, ale w tej chwili jak mi się szklanka spłucze na podłogę, to wiecie co robię? Biorę miotełkę, zmiatam tą szklankę, cieszę się, że mi ta szklanka odpryskiem nic nie zrobiła i idę dalej, tak? I zapominam. I albo idę do sklepu i kupuję drugą szklankę. Proste i logiczne. I nie ma tutaj negatywnych emocji żadnych. Po co?
tego po prostu, tak jak tu właśnie Paweł czy Grażyna pisze, jest to po prostu pozytywne. Natomiast jeżeli się wkurzycie na coś, albo będziecie się użalać, albo narzekać, to weźcie tą gumkę, naciągnijcie ją w stałe siły i puśćcie. Uwierzcie mi, na początku będzie was ręka piekła, a w tej chwili praktycznie ja nie używam tej gumki, ponieważ staram się być pozytywny codziennie, a to jest niesamowite. Możecie sobie gumkę od słoika nawet przyczepić, albo gumkę taką, nie wiem, recepturkę, tak? Jeżeli na kogoś pomyślicie coś złego, zróbcie, naciągnijcie to z tej siły, tak? I powiedzcie o tej osobie, słuchaj, to jest super gość. I pocałujcie się w rękę, żeby sprawić sobie dobro. To jest super rewelacja. Okej. Także rozsiewaj tylko pozytywną energię w życiu. I wiecie co? To jest klucz do zarabiania numer jeden. Dlaczego nie zarabiam? Ludzie się często pytają, dlaczego ja do cholery nie zarabiam? Kurde, no ja przecież takie życie mam przerąbane, ja nie zarabiam, tak? Albo za mało zarabiam. Słuchaj, a zastanowiłeś się, ile dałeś wartości dzisiaj temu światu, ile dałeś wartości wczoraj temu światu, tydzień temu i w roku ostatnim? Ile razy pomogłeś, nie wiem, przeszedłeś po prostu, na przykład drzwi komuś uchyliłeś, jak ktoś przechodził, ile razy pomogłeś, na przykład, nie wiem, przepuściłeś kogoś na pasach, jak jedziesz samochodem, a nie docisnęłeś gazu, żeby czasem przejechać, albo jak ktoś przejeżdża naprzeciwko ciebie, ile razy zareagowałeś tak, że, nie wiem, żeby tylko nie przepuścić kogoś, przejechać pierwszy, żeby tylko ten, ile razy przepuszczasz kogoś w kolejce, w Biedronce na przykład, tak, stoisz sobie w Biedronce, ile razy przepuściłeś kogoś w kolejce, bo komuś się śpieszyło, ile razy tego typu rzeczy zrobiłeś, chociaż taka prosta, prosta rzecz, natomiast ile razy to zrobiłeś, tak? Ale też inne rzeczy. Ile razy pomogłeś komuś w ogóle? Na przykład, nie wiem, sąsiadowi węgiel przywieźli, czy pomogłeś mu nosić ten węgiel, mimo że nie masz co robić, tak? I siedzisz cały dzień, kurde, ale nuda, w tym telewizorze nic nie ma i ja nie mam co robić. A sąsiad sam wnosi węgiel, tak? Albo jeszcze gorsze, sąsiadka 60-letnia, tak? Czy zrobiłeś coś kiedyś takiego? Słuchajcie, biznes i życie polega na tym, żeby pomagać ludziom. I to jest takie lekarstwo, że gdybyśmy to zrobili wszyscy. O, tutaj Paweł bardzo fajnie mówi. Druga rzecz do tego, czy przed spaniem, jakbyś pomyślał, czy zapłaciłbyś sobie za dzisiejszy dzień? Albo często mówimy, że nasz szef to jest kawał, nie powiem kogo, tak? Często tak mówimy. Ja tak na szczęście już nie mówię długo, bo już nie mam od 10 czy 15 lat szefa. Natomiast często tak mówimy, a bo ten nasz szef to nam nie płaci. A zastanówcie się, czy sami sobie byście zapłacili na tym stanowisku więcej, jeżeli to, co robicie do tej pory, daje wam tyle pieniędzy. Czy sami byście sobie zapłacili więcej? Ja się zawsze starałem w swojej pracy robić więcej niż ode mnie wymagano. I zobaczcie, w jakim jestem miejscu. To jest niesamowite. Naprawdę ludzie to dostrzegają. Słuchajcie, niesamowite jest to po prostu dawać i będziecie otrzymywać z powrotem. Gwarantuję wam, dawajcie, jak ja wam daję książki, gazety. Ja po prostu to rozdaję za darmo i mam nadzieję, że z tego skorzystacie, a ja wiem, że to dobro do mnie wróci, tak? Okej. Jak to zmienić? Słuchajcie, jak to zmienić ten los? Słuchajcie, muszę sobie płyn uzupełnić, także jak to zmienić? Słuchajcie, czy ma ktoś jakieś pomysły? Ja teraz wam dam swój pomysł, bo już bardzo długo jesteśmy, ale musimy powoli kończyć, bo jesteśmy bardzo długo, ale daję wam gwarancję, że to będzie chwilkę trwało i lecimy. Okej. Ja mam propozycję taką, jak już mówiłem na początku, że powinniście znaleźć swoją pasję. Tak jak Piotr powiedział, że chce iść do wojska. Mam nadzieję, że to jest twoją pasją, a nie idziesz tam dla pieniędzy, przyjacielu mój. Także jeżeli chcesz tam iść dla pieniędzy, to zrezygnuj i znajdź swoją pasję i niszę, ponieważ lepiej zarabiać na tym, co lubimy. Na przykład mamy wspólnego przyjaciela, już mówiłem o nim, który jeździ motorami. I moim zdaniem, gdybym ja był na jego miejscu, to ja bym zajął się tym, żeby sprzedawać motory. Szczerze mówiąc, zająłbym się tym, żeby sprzedawać motory. Ponieważ wiem, że robi coś innego i pewnie nie robi tego dla przyjemności. Natomiast jest pasjonatem motorów i zobaczcie, jakie marże mamy na motorach. Na pewno są to prowizje dużo większe niż praca etatowa chociażby. I można to robić, znaleźć pasję, sprzedawać motory na przykład. A że motorów jest bardzo dużo, można doradzać klientom, można robić to na różne sposoby. Można na przykład, jeżeli mamy pasję grania na gitarze, możemy robić poradnik w internecie. Ja tu się skupię na branży internetowej, ponieważ tym się ja zajmuję.
I to, co można robić, można doradzać ludziom przez internet, gdzie za granicę pojechać na wycieczkę. Znam pełno takich firm, które świetnie się rozwijają w tej chwili w Polsce, wycieczkowych, które można robić przez internet. Bo wystarczy pokazać ludziom korzyści tego wyjazdu, ale przez internet. Nagrać wideo, fajne, samemu tam pojechać. Czyli jeżeli pasjonujemy się wycieczkami, pojechać tam samemu, nagrać wideo i po prostu umieścić na swojej stronie, a przy okazji link do swojej oferty. Czy, słuchajcie, ja bym chętnie nieraz kupił wycieczkę, na przykład od osoby, która na swojej stronie ma umieszczone wideo, jak wygląda kurort, jak wygląda basen, jak wygląda, nie wiem, leżaki, jak wyglądają, jak wygląda sauna, spa i tak dalej. Bardzo chętnie bym to zrobił, ale nie ma tego po prostu i to jest, jeżeli ktoś działa w branży wycieczkowej, to od razu ma gotowy biznes, podpowiedziałem komuś gotowy biznes. Czy słyszeliście o takiej wtopie, że ktoś pojechał gdzieś na, nie wiem, super opisywany ze zdjęć, wiecie, hotel, a po prostu było coś innego. Słuchajcie, ja się tak naciąłem w tym roku, byłem na wakacjach nad morzem i był super opisywany hotelik, natomiast okazało się, że w moim pokoju nawet nie było okna takiego, wiecie, na wprost, tylko jakieś tam dziwne okno, a na zdjęciu było coś innego. No nie, na szczęście ucieszyłem się, że mamy 100 metrów do plaży. To była jedyna taka, jedyne wynagrodzenie. Natomiast słuchajcie, po prostu tego typu rzeczy się zdarzają w życiu, tak? I jeżeli możecie dostarczyć komuś rozwiązania na jego problem, to zawsze zarobicie na tym pieniądze. Na przykład. Kolejna rzecz, na przykład możecie uczyć, jeżeli znacie angielski, na przykład na pasjonatów angielskiego, można uczyć angielskiego na przykład. I to jest właśnie to, z czego bym polecał, czyli stworzyć swoją niszę, później stworzyć historię bohatera. Czyli opowiedzieć o tym, jak byliście w danym momencie, w jakiej sytuacji, tak samo jak ja, są tu osoby, które mnie znają, wiedzą, że to jest prawda i po prostu w tego typu sytuacjach właśnie opowiedzieć o tym ludziom, ponieważ ludzie chcą wiedzieć, z jakiego punktu wychodzisz i ludzie nie chcą, słuchajcie, ludzie nie chcą słuchać osób, które są na bardzo wysokim poziomie, ale nigdy nie były na ich poziomie. To jest dla ludzi niekorzystne. Natomiast jeżeli oni widzą, jeżeli widzisz, że jest ktoś podobny do ciebie, a osiągnął sukces, to jemu zaufasz dużo szybciej. Na przykład, jeżeli ktoś jest podobny do ciebie, ty się chcesz nauczyć angielskiego, a wiesz, że on pochodzi z twojej miejscowości, z twojej okolicy i osiągnął ten sukces, to się zapytasz, jak to zrobił, tak? Albo jeżeli ktoś chce iść do wojska chociażby, tak? Do pracy i to kogo się spytasz? Kogoś, kto nie wiadomo, gdzieś tam po rodzinie się dostał? Czy ktoś go tam wkręcił? Czy po prostu kogoś, kto to zrobił sam o własnych siłach? Nie wiadomo. To jest dużo korzystniejsze. Można stworzyć, wypozycjonować się na odpowiednią pozycję w swojej branży. To nie musi. Ja działam w branży marketingu sieciowego, więc na przykład jednym z takich typów osobowości może być biznesmen, wolny człowiek. Ktoś, na przykład osoba promująca wolność, jak moja przyjaciółka Sylwia Sikorska. Czy biznesmama pracująca w domu. Słuchajcie, jest wiele kobiet, często mi mówi, kurczę, bo ja mam dzieci w domu, ja nie mogę pracować i ja nie mam pieniędzy. Ja mówię, to kurczę, zrób to samo co ja i zacznij pracować w domu. Ja się codziennie zajmuję swoim synkiem, chodzę do niego do szkoły, wracam i po prostu jestem biznes, że tak powiem, tatą w domu, tak? I tak właśnie trzeba to robić. Możesz być największym kozakiem w cudzysłowie w branży, możesz być największą kozaczką w branży, czyli królową, królowym w swojej branży i to też będzie jakiś wizerunek. Można na przykład student, tak? Może być ktoś, kto jest zarabiającym studentem. Może ktoś być, kto zarabia i mieszka na wsi, tak? Słuchajcie, zobaczcie, ile jest w Polsce wsi. Czy w dzisiejszych czasach można zarabiać przez internet bez problemu? Czy nie byłoby dobrze, jeżeli by na przykład ktoś jest ze wsi i pokazał ludziom, że może zarabiać ze wsi, pracując przez internet? To jest rewelacja, słuchajcie. Ludzie się wstydzą tego, ale dlaczego, tak? To jest śmieszne. Dlaczego się wstydzisz tego, że mieszka na wsi? Ja powiem wam, czekam tylko, kiedy dom sobie z powrotem kupię na wsi, tak? I tego typu rzeczy. Różne, trzeba się wypozycjonować po prostu na swój typ osobowości. No i trzeba trzeba stworzyć historię swojego bohatera, czyli siebie. Czyli nazywam się tak i tak, 2 lata temu miałem ten problem, na przykład nie znałem angielskiego. W tej chwili ktoś mnie po prostu zainspirował, trafiłem na taką i taką stronę i zacząłem się po prostu uczyć tego angielskiego. Albo ktoś może działać w odchudzaniu i może powiedzieć tak, kiedyś ważyłem 130 kilo i wszyscy się ze mnie śmiali, nie podobało mi się to, byłem ociężały, po prostu spałem w
pracy i tak dalej, miałem cukrzycę, to i tamto i nagle trafiłem na jakąś fajną stronę, która mi podpowiedziała, jak schudnąć i w tej chwili ważę 80 kilo. Chciałbym Cię zainspirować do tego, żebyś poznał moją historię. I słuchajcie, takim osobom, jeżeli są realne, każdy więcej po prostu zaufa. Oczywiście mówię, to są naprawdę, tych elementów jest bardzo dużo. Buduj listę adresową skupioną wokół tego elementu, który promujesz. Czyli jeżeli chcesz sprzedawać motocykle, buduj listę fanatyków motocykli. Jeżeli chcesz uczyć angielskiego, buduj listę osób, które chcą się nauczyć angielskiego. Jak dotrzeć do swojej publiki, do swoich klientów? Na przykład poprzez wideo, poprzez konsultacje testowe, poprzez porady. Na przykład ktoś może, mogę komuś dać konsultację testową półgodzinną, a później skasować go, tak jak to robię, 3000 zł za dzień pracy z nim, tak? Taki jest mój cennik. Konsultacja testowa kosztuje, nic nie kosztuje, ale jeżeli ktoś chce ze mną pracować, wtedy płaci mi 3000 zł za 8 godzin pracy, ponieważ w tej chwili tak się ceni mój czas, tak? Możesz dać lekcję demo, możesz dać próbki produktów. W moim przykładzie próbką produktu jest na przykład moja konsultacja, ale w Twoim przykładzie może być to próbka na przykład perfum, tak? Czy próbka suplementu, który sugerujesz, czy na przykład zrobienie webinaru na ten temat, taki jak ja robię, ale może zrobić webinar na temat tego, jak będziesz kogoś uczył grać na gitarze, na przykładowo. Przykład podawał Paweł Danielewski z Piotrkiem Majewskim ostatnio, jak Wodzirej, który robi wesela, dawał opis swojej sztuki, że tak powiem, to co robi, na takiej prezentacji internetowej, jak wy teraz jesteście. I dawał taki przykład świetnie tym ludziom i ludzie po tym bardzo chętnie kupowali jego usługi. Słuchajcie, to był człowiek, który się przeprowadził gdzieś tam z jednej miejscowości do drugiej, nie miał w ogóle klientów, a w tej chwili jego kalendarz przez te działanie, że dawał próbki i pokazuje swoją wiedzę, jest zajęty na kolejne 2 lata. Nie dopchacie się do tego człowieka. Ten człowiek prawdopodobnie będzie swoich pracowników niedługo zatrudniał, a wy się nie dopchacie i ten człowiek ma tyle pracy, ponieważ daje ludziom najpierw próbkę darmową z rozwiązaniem ich problemu, a później pokazuje, jak to robić. Na przykład szkółki angielskiego często dają godzinę lekcji za darmo, na przykład, żeby pokazać, jak fajnie uczą. Na przykład ktoś, jeżeli chce kogoś nauczyć na gitarze, daje godzinę gry na gitarze za darmo, tak? Czy na przykład kursy szybkiego czytania. Ktoś może dać Ci efekt jakiś bardzo szybki w tego typu rzeczach. O, fajnie. Powiem Wam, że naprawdę dobrze. I teraz, co musisz zrobić? Oczywiście sprzedawać, bo jeżeli dasz próbkę wiedzy i nie sprzedasz, to możesz całą tą swoją pracę wsadzić między bajki i buty sobie włożyć, że tak powiem brzydko. Natomiast po prostu musisz sprzedawać. Teraz jak to zrobić? Oczywiście musisz po prostu stworzyć sobie ofertę. I teraz ja bym chciał swoją ofertę pokazać właśnie Tobie dzisiaj. I po pierwsze, słuchajcie, teraz sobie możecie zapisywać, ponieważ tu już się zaczyna moja oferta. Tutaj długopisiki w rękę i zapisujcie sobie przede wszystkim pytania, jakie będziecie mieli do mnie na koniec tego, jak przedstawię tą ofertę. W tej chwili chciałbym Wam zaproponować współpracę ze mną, ale tylko kilku osobom, i teraz, a jest Was bardzo dużo dzisiaj, i teraz powiem, jak można tą współpracę uzyskać. Otóż mój system, który chcę Ci nauczyć, chcę Ci pokazać, jak pracować w internecie, chcę Ci dać możliwość zarabiania od jutra, od pojutrze w internecie. Oczywiście będzie trzeba wykonać dużo pracy, może to nie będzie zarabianie od jutra, od pojutrze, bo będzie trzeba wykonać sporo pracy, natomiast dochody, które możesz uzyskać z internetu, mogą być dużo korzystniejsze niż dochód na przykład z etatu, dochód z jakiejś stałej pracy. Teraz pokażę Ci, jak za darmo otrzymać 27 profesjonalnych stron. Który jest slajd, powiedzcie mi, jaki widzicie slajd, bo Krzysztof mi pisze, że czy widzicie stronę przechwytującą ze studentem? Napiszcie mi. Okej, okay. Ze studentką, okej, okay, dokładnie. Super, dzięki za ten, jesteście aktywni, dalej, dobra. Krzysztof, u Ciebie coś nie przeskoczyło, także musisz odświeżyć sobie stronę. Okej. Okay. Słuchajcie, każdy z Was może otrzymać dzisiaj 27 profesjonalnych stron przechwytujących, budujących listę adresową dla Was
I może to zrobić, zaraz wam powiem, co trzeba zrobić, ale zapiszcie sobie, że średnio zbudowanie jednej strony przechwytującej kosztuje 300 zł. Normalnie, jakbyśmy chcieli to zrobić na tradycyjnym rynku. Wy dzisiaj możecie otrzymać 27 stron przechwytujących. Tu wam pokazałem jedną dotyczącą studentów, ale możecie na przykład dostać dotyczącą żołnierzy, dotyczącą policjantów, różnych nisz, do których się możecie zwrócić z waszym produktem. Na przykład do kobiet w ciąży, jest taka strona do kobiet w ciąży, na przykład do biznesmenów, na przykład do emerytów, na przykład do, nie wiem, lekarzy, do strażaków i tak dalej, ponieważ to są grupy docelowe, które mają określone potrzeby. Na przykład, jakie potrzeby ma student? Na przykład pobawić się, tak? Ponieważ student jest młodą osobą, chce się pobawić, dlatego ma inne potrzeby niż emeryt. Na przykład, jakie ma potrzeby emeryt? Na przykład może być, chcieć być na wycieczki jeździć, bo już ma na to czas. I możecie dzisiaj dostać 27 profesjonalnie zrobionych, gotowych stron. Nie musicie w ogóle mieć żadnej wiedzy technicznej, nic. I dostać 27 stron przechwytujących, gdzie wartość tego by wynosiła około 8100 zł, ponieważ 27 stron razy 300 zł wynosi 8100 zł. I kolejną rzecz, którą chcę wam dzisiaj dołożyć, to jest taki moje sekretne info, moja taka tajna informacja, którą kiedyś się nauczyłem to stosować i zaoszczędziłem na tej informacji kilka tysięcy złotych i już wam mówię dlaczego. Ja napisałem tutaj wartość tego, to jest minimum 997 zł, ale kilka tysięcy złotych zaoszczędziłem, już wam mówię. Ponieważ mam informacje na temat portali, na których jest wiele osób, które chcą zarobić pieniądze. I one, te osoby są dobre na przykład w zakładaniu strony internetowej, albo na przykład w wykonaniu grafiki, albo na przykład, nie wiem, w wykonaniu jakiegoś filmu. I te osoby to są na przykład studenci, młode osoby, albo osoby, które, no, tak jak powiedziałem, chociaż mieszkają na wsi i nie ma tam pracy, i one wykonają wam tą usługę za bardzo, bardzo małe pieniądze. Powiem wam przykład. Mój blog, który normalnie tego typu usługę profesjonaliści wycenili mi na 2,5 do 3 tysięcy złotych. Mój blog, słuchajcie uważnie, profesjonaliści wycenili na 2,5 do 3 tysięcy złotych, ponieważ zrobiony został na zamówienie u jednego człowieka. Ja za niego zapłaciłem nie 2,5 tysiąca złotych, ale 300 zł. Czyli tylko przy okazji tego jednego projektu zapłaciłem 300 zł. I tutaj dostaniecie to sekretne info, osoby, które skorzystają z mojego szkolenia, dostaną to sekretne info, gdzie można tego typu rzeczy sobie zamawiać, czyli na przykład bloga, na przykład stronę przechwytującą pod zamówienie, czy cokolwiek innego, grafikę, cokolwiek, każdą usługę, podam wam adres dwóch stron, którą każde usługi zrobicie za bezcen po prostu i jedna strona będzie w Polsce, druga będzie za granicą. Włodek się pyta, czy wszystko za 300 zł. Tak, Włodku, człowiek mi zrobił wszystko za 300 zł, całego mojego bloga, ze wszystkimi bajerami, z komentarzami facebookowymi, no ze wszystkim za 300 zł. Natomiast to było na zamówienie zrobione, ale w tym momencie mogę ci, oczywiście po skorzystaniu z mojego szkolenia, podać taką wiedzę. Ta wiedza, mówię, minimum, ja zaoszczędziłem kilka tysięcy, natomiast ta wiedza jest warta minimum 997 zł. Okej. Okay. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą chcę wam dać, to jest to, jak stworzyłem bloga. Mój blog od początku działania, to jest dzisiaj slajd, ma 118 361 wyświetleń. 118 361 wyświetleń mojego bloga było od czasu mojego zaczęcia. Nawet było więcej, ale tam przez jakiś czas nie miałem analiz włączonych. Natomiast zobaczcie, ile to jest od groma. Wyobraźcie sobie, że macie budkę z hamburgerami i do waszej budki wchodzi 118 tysięcy osób. Przecież to jest duże miasto, to jest takie miasto jak Gorzów Wielkopolski na przykład, gdzie tam cały czas po prostu coś się dzieje, a to 118 tysięcy osób weszło na mojego bloga i ja pokażę tobie, jak zostać znanym blogerem i na tym zarabiać i dam ci nagranie z konferencji internetowej, jak blogować w marketingu, jak zacząć blogować i jak zrobić właśnie, żeby twojego bloga odwiedziło więcej osób niż mojego nawet, ponieważ ja działam w bardzo trudnej branży. To przynajmniej wyceniam na 470 zł. No powiedzcie, że to jest śmieszna cena. Kto przyzna, że to jest śmieszna cena za wiedzę, w jaki sposób przyciągnąć do swojego biznesu 118 tysięcy zainteresowanych osób? Czy ktoś
uważa, że to jest, na przykład macie komis samochodowy, dokładnie, tutaj dziękuję za komentarze, śmieszna cena, przyznaliście rację, 118 tysięcy odwiedzin waszego na przykład komisu samochodowego albo waszego sklepu, nie wiem, z gitarami czy cokolwiek innego. Słuchajcie, ja wam dam jeszcze więcej, ale zapisujcie sobie te kwoty, ponieważ trzeba to podsumować później. Okej, okay, co dalej? Pokażę wam kolejną rzecz, którą ja zrobiłem, czyli reklama Facebooka na Facebooku, czyli płatną reklamę, gdzie w dwa dni, macie slajd z mojego Gmaila, w dwa dni pozyskałem na swoją listę ponad 130 osób i jak widzicie było to zrobione 22 i 23 września, niedawno całkiem, 48 godzin niecałych, też to robiłem w pociągu, słuchajcie, jadąc na, zobaczcie jaki mam ten zmysł jazdy w pociągu, można tam pracować, dlatego jeżdżę pociągami i robiłem to przed szkoleniem, żeby pokazać na szkoleniu wynik, 130 osób zapisało się na moją listę adresową, ludzie, którzy byli zainteresowani moją pracą. I teraz Jacek pisze, że 10% z tej liczby i będzie super. Jacku, gwarantuję ci, że jeżeli będziesz w gronie osób, które wykupią moje szkolenie, efekt będziesz miał nawet większy, bo to było w dwa dni i będziesz miał większy efekt niż 10%. Myślę, że będziesz miał większy niż ja mam, w zależności od niszy, jaką sobie wybierzesz. Czyli pokażę wam dokładnie, jak pozyskiwać codziennie po kilkadziesiąt osób na waszą listę adresową, zainteresowaną waszymi produktami i waszą tematyką. Także to jest bardzo... Szczegółową instrukcję dostaniecie w wideo, krok po kroku, jak to zrobić. Jedziemy dalej, czy już stoimy? Jak myślicie? Chcecie jeszcze więcej bonusów fajnych? Napiszcie, jeżeli chcecie. Chcecie, okej. Okay. Dzięki. Okej, okay, jedziemy dalej. W takim razie kolejna rzecz. Nauczę was, zobaczcie, kolejny przykład z dzisiaj, to jest copywriting, czyli dlaczego, słuchajcie, o widać Radka właśnie komentarz i Rafała na przykład, dlaczego mojego bloga czyta 118 tysięcy osób, było na 118 tysięcy osób, ponieważ mój blog daje ludziom wartość, daje ludziom rozwiązania ich problemu. Wiele osób zarobiło dzięki mnie pieniądze, jak Rafał Soiński, Sylwia Sikorska, która, przepraszam, zaczynała biznes ode mnie. Na przykład Ania Kokocińska, bardzo wiele wyświetleń bloga swojego, jak zaczęła stosować moje metody. Marta Rykała, która tutaj też działa ze mną w biznesie. I wiele, wiele osób, które słuchają to, co ja mówię i stosują. Pamiętacie, jaka była dewiza bogatych ludzi? Akcja, tak? Czyli te osoby po prostu słuchają. I słuchajcie, i to... Te metody, czyli jak kontaktować się z tą listą, aby reagowała na to, co piszemy, to jest wartość, tak powiedzmy, ja napisałem 150 zł, ale tak naprawdę to jest po prostu też zaniżona wartość. Natomiast chodzi tu o to, że ja wam pokażę, jak kontaktować się ze swoimi ludźmi w waszej branży. Teraz miałem wiele dzisiaj komentarzy, nie wiem, z 30 osób chyba skomentowało to. Tylko jednego posta na blogu, 30 osób. Zobaczcie, jakie to jest zainteresowanie. Ale pokażę wam, przepraszam. Jeden slajd mi zginął i to bardzo mnie boli, powiem szczerze, bo było na nim, jak wywołać reakcję ludzi. Słuchajcie, na ten wpis dzisiaj, do momentu, do południa, 50 osób kliknęło lubię to. Zobaczcie, jaka fajna propaganda, jaka wirusowość, po prostu było 50 osób, które kliknęły ten artykuł. Czyli bardzo im się spodobał, to oznacza, że ja mam ludzi, którzy są po mojej stronie. I tego was nauczę robić. Ale teraz uwaga, słuchajcie. Ta promocja będzie dotyczyła tylko uwaga, 10 osób. I teraz chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. 10 pierwszych osób, jakie po prostu wykupią to szkolenie, otrzyma ode mnie to szkolenie. Słuchajcie, jak widzieli, powiem wam tak jeszcze. Powiem wam taką historię. Dzięki temu, że ja ten wizerunek osiągnąłem, powiem wam trik, który umożliwił mi to, że ja na żadne ze szkoleń, jak myślicie, ile na przykład kosztuje szkolenie Jacka Canfielda, to wiecie, tak? Bo kosztowało 500 do 2,5 tysiąca złotych. Boba Proctora kosztuje do około 3 tysięcy. Szkolenie, które było teraz na NAC, na którym byłem, kosztuje
kosztowało nawet do 4,5 tysiąca złotych wersja diamentowa. Szkolenie Millionaire Mind Intensive kosztowało w wersji VIP-owskiej 1500 zł. I słuchajcie, ja za żadne z tych szkoleń nie zapłaciłem złotówki. I teraz wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Ponieważ jestem rozpoznawalną osobą w branży, buduję swoją listę adresową, pomagam przy promocji tych wszystkich wydarzeń, to ja nie zapłaciłem za to ani złotówki. Mało tego, ja jeszcze dostałem bilety, które rozdałem przyjaciołom swoim. To jest fajne, nie? Oczywiście nie było tego dużo, ale to jest bardzo fajna sprawa. I teraz, jeżeli postąpicie według moich wszystkich zaleceń, jeżeli postąpicie według moich zaleceń, to za jakiś czas do was będą ludzie dzwonić, to wy będziecie na okładkach waszych gazet w waszej branży i to wy będziecie zapraszani na spotkania. Mało tego, już wkrótce mam zamiar wystąpić na scenie właśnie takiego wydarzenia, jednego z takich wydarzeń i to jest właśnie to, do czego człowiek dąży, czyli do tej perfekcji, tak? I to stało się tylko dlatego, że właśnie wykonuję pewną akcję. To nie jest tak, że ja stoję w miejscu, że mi się to udało. Sami wiecie, jaką miałem historię. To się nic nie udało. Tutaj lata ciężkiej pracy i to od razu powiem każdemu. Lata ciężkiej pracy. Nie chcę tutaj osób, które tylko przyszły posłuchać ten webinar i nic nie wykonają akcji. Słuchajcie, to też, żeby było jasność, ja też płacę za szkolenia. Zapłaciłem za... W tym miesiącu pokażę wam. Mam szkolenie Andy'ego Harringtona, za które wydałem, zobaczcie, ta wiedza, którą ja wam tu pokazuję, wydałem 6 tysięcy złotych. Widzicie? To jest szkolenie Andy'ego Harringtona, Public Speaking University. 6 tysięcy złotych, będzie 7-9 listopada. I w ciągu ostatnich 3 miesięcy wydałem ponad 20 tysięcy złotych na szkolenia. Słuchajcie, ponad 20 tysięcy złotych na szkolenia. Dlatego ja wam mogę przekazać moją wartość bardzo dużą też, ponieważ ja się uczę, ja nie stoję w miejscu. Wydałem 20 tysięcy na szkolenia. I teraz wiele osób mówi, ja nie mam pieniędzy, to ja nie pojadę na szkolenia. Słuchajcie, ja też nie miałem pieniędzy. I opowiem wam ostatnią historię, zanim przejdę do oferty. Jak zaczynałem biznes internetowy, to spotkałem takiego pana pewnego, który jest liderem w polskiej branży marketingu sieciowego i zadzwoniłem do niego i powiedziałem, panie Jacku, chciałbym z panem zacząć współpracę. I Jacek do mnie powiedział tak, panie Tomku, no to musi pan jechać ze mną do Budapesztu, bo ja akurat otwieram rynek polski dla firmy i tam w Budapeszcie poznamy wszystkie szczegóły. I ja sobie pomyślałem tak, takie oddołam złapałem i mówię, kurczę, ja mam 200 tysięcy długu, nie mam kasy, nie mam perspektyw, nie mam niczego i ja mam jechać z człowiekiem, wiecie, do Budapesztu, przejechać z mojej miejscowości 500 km do Częstochowy i z Częstochowy jeszcze kolejne 500, żeby jechać do Budapesztu, ale wiecie co, postanowiłem wtedy, że zrobię wszystko, żeby na to szkolenie pojechać i wziąłem swojego laptopa, to była ostatnia moja cenna rzecz, którą miałem, ponieważ robiłem już biznes internetowy, już starałem się, początek to był, i zaniosłem tego laptopa do lombardu i zastawiłem tego laptopa w lombardzie. Dostałem za niego kilkaset złotych, pamiętam, i pojechałem na to wydarzenie do Budapesztu. Słuchajcie, wykonałem masywną akcję. Wróciłem stamtąd, miałem jeszcze możliwość pożyczyć komputer. Pożyczyłem komputer, po 2 tygodniach wykonałem tyle pracy, że po 2 tygodniach nie dość, że wykupiłem tamtego laptopa z lombardu, to jeszcze zacząłem po prostu... działać, tak? Także to jest to, że trzeba wykonać tą akcję. I teraz chciałbym wam powiedzieć, to szkolenie generalnie, jeżeli byśmy podsumowali strony za 8 tysięcy i różne tego rodzaju rzeczy, to szkolenie będzie kosztować, zaraz wam powiem ile, ale jeszcze wam chcę dołożyć jeden bonus. Pierwsze 10 osób, w zasadzie 10 osób to szkolenie może nabyć tylko, dostanie ode mnie, 10 osób tylko, ale 10 osób dostanie ode mnie mój osobisty, na żywo, telefoniczny lub skype'owy, z diagnozą twojego biznesu, coaching. Czyli zrobimy taką rozmowę mastermindową, gdzie ja się przyjrzę temu, jakie ty masz plany, jakie ty chcesz cele osiągnąć i pokażę ci krok po kroku, co ty masz zrobić w swoim biznesie. To będzie bardzo precyzyjna rozmowa, gdzie przygotujesz sobie najpierw pytania do mnie, później umówimy się na określony termin i wykonamy precyzyjny plan twojego działania. Ja chcę, żebyś ty osiągnął sukces. Jeżeli weźmiesz sobie to szkolenie, chcę, żebyś osiągnął sukces. Czyli dokładnie krok po kroku wykonamy analizę twojego biznesu, analizę możliwości też, które ty masz. Twoją niszę przeanalizujemy, czy w ogóle w niej są pieniądze, to jest bardzo ważne.
i wtedy damy Ci odpowiednie kroki do tego działania. Nie ma znaczenia, w jakim, już padają pytania bardzo, bardzo celne, nie ma znaczenia w ogóle, w jakim biznesie działasz, ponieważ zasady biznesowe są dla każdego takie same. I teraz uwaga, czy nie teraz, bo jeszcze mam tu 3 slajdy i nie wiem, w jakiej kolejności one są. Aha, i teraz właśnie, pamiętacie, co mówiłem, dzięki tej wiedzy zostaniecie zapraszani przez najlepsze swoje organizacje, bo tutaj Ewa zapytała, czy to jest ważne, w jakim biznesie jest. Zostaniecie zapraszani w swoim biznesie przez najlepsze organizacje, jeżeli zastosujecie to, co wam dam w tym szkoleniu, na szkolenia za darmo zostaniecie zaproszeni jako eksperci, bo ja was tego nauczę, takie jak Millionaire Mind Intensive, Bob Proctor, The Secret, Jack Canfield czy Blair Singer, na których ja na większości z nich byłem, na Boba Proctora jeszcze jadę w przyszłym miesiącu, a na Blairze Singerze byłem na NAC-u w Warszawie i na jedno szkolenie Blaira Singera za 1500 zł oddałem swój bilet, ponieważ miałem w tym czasie inne szkolenie. Słuchajcie, za 1500 zł komuś oddałem bilet. I te wszystkie bilety ja miałem za darmo, dlatego że ktoś docenił moją pracę i powiedział, że Tomek, musisz być z nami na tym szkoleniu i pomożesz nam w promocji. I wy, mając listę adresową, słuchajcie, to co was nauczę, mając listę adresową, macie wpływ na swój rynek. Ponieważ jeżeli macie dostęp do wielu klientów, to ludzie was będą szanować, będą was cenić, będą chcieli z wami robić biznes i będą chcieli być waszymi partnerami. Podsumowując to wszystko, powinno kosztować spokojnie 25 tysięcy złotych. Piszcie mi w czacie, w związku z tym, jaką cenę, pierwsze 10 osób, jaką cenę byście chcieli dostać za to szkolenie. 25 tysięcy złotych. Pamiętajcie, że jest tutaj 27 szablonów stron przechwytujących dla was gotowych pod określone nisze. One już są już gotowe i zrobione. No, ale tak, dajcie cenę realną i bez żartów, tak? Widzę, że są tu żartownisie wśród nas też. Okej. Grzegorz pisze 1000 zł. Okej, myślimy dalej. Strzelajcie dalej cenę. Słuchajcie, ile według was to powinno kosztować? 25 tysięcy złotych jest wartość, to jest minimum wartość. Zresztą powiem tyle, że mniej więcej tego typu dochody spokojnie kreuję bez problemu co miesiąc. Dzięki tej wiedzy. Okej, czekamy na zaproponujecie cenę. Są pierwsze osoby, a ja wam zaraz dam i pamiętajcie, 10 tylko osób. Biorę tylko 10 osób na to szkolenie, ponieważ ja te osoby będę chciał osobiście wesprzeć ich sukces i osobiście poprowadzić w coachingu. Cofnę wam jeszcze raz pakiet. Słuchajcie, na szybko przejdziemy przez ten pakiet podsumowujący. Po prostu nie zdążyłem, chciałem wam szybko pokazać, nie zdążyłem zrobić pakietu. Pokażę wam jeszcze raz szybko pakiet tego, co otrzymujecie w tym pakiecie. Macie tak o, 27 profesjonalnych stron przechwytujących. Otrzymacie w ramach tego systemu, które około 8100 zł 8100 zł wyprodukowanie takich szablonów by kosztowało. Taka jest jego wartość. O, tutaj Włodek rozrzutność 1200 zł zaproponował. Bardzo fajnie, słuchajcie, bardzo fajnie cenicie to szkolenie. 27 profesjonalnych szablonów będziecie mieli. Jeszcze raz, sekretne miejsca, gdzie można za bezcen zrobić stronę, bloga i tak dalej. Coś o wartości 977 zł. Czyli słuchajcie, podsumowując sobie, tutaj mamy 8000 plus 1000, to jest 9000 plus bloga, jak zyskać około 100 tysięcy odwiedzin, 500 zł, to mamy 9,5 tysiąca już wartość, tak? Tutaj mamy, jak zrobić reklamę na Facebooku, to jest już 10,5 tysiąca, bo to szkolenie minimum jest warte z 1000 zł, jeżeli byśmy mierzyli to na efekty, jakie możemy osiągnąć. Mamy 10,5 tysiąca już, tak? Tutaj kolejne szkolenie, czyli copywriting, jak skutecznie rozmawiać ze swoimi odbiorcami. Wyceniłem bardzo tanio, ale to jest za tanio moim zdaniem. No i bonus dla pierwszej dziesiątki, coaching wartości 300 zł. Mamy tu spokojnie ponad 11 tysięcy. Uwaga, pierwsze 10 osób i jedyne 10 osób, które się zalogują na to i jeszcze dostaną wiedzę, jak dostaniecie bonusowo takie podsumowanie, jak kontaktować się z odpowiednimi firmami, żeby dostawać bilety za darmo na wydarzenia w waszych
waszych niszach, to też dostaniecie i to będzie kosztować, słuchajcie, nie 25 tysięcy złotych, nie 11, nie 5 tysięcy i nie 1200, jak napisał Włodek, ale słuchajcie, tylko dla pierwszych 10 osób, po tym się zamyka okienko po prostu ze sprzedażą, tam jest wstawiony taki system i to szkolenie, o, ceny nie napisałem, słuchajcie, to szkolenie, w szoku jestem, trenermilionerów.pl, możecie wejść sobie na stronę trenermilionerów.pl i to szkolenie kosztuje zaledwie, uśmiejecie się teraz, 497 zł polskich nowych. Tu wam wklejam link i czekam na wasze pytania. Słuchajcie, trenermilionerów.pl, pierwsze 10 osób otrzymuje te wszystkie bonusy, słuchajcie, o których mówiłem. Trenermilionerów.pl, czy widoczny jest link, tylko mi napiszcie, bo wkleiłem go w czat. Można sobie wejść na stronę, na stronie przewijamy sobie do klawisza dodaj do koszyka. Tam macie jeszcze podsumowanie wszystkich bonusów, które są, jak sobie przewiniecie tą stronę, ale uczulam na to, żeby zrobić to jak najszybciej, ponieważ jest to po prostu 10 osób tylko pierwszych kupuje sobie ten dostęp. I teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jest, czyli strona działa, już są pierwsze osoby na niej, strona działa. Chciałbym powiedzieć wam jeszcze bardzo jedną ważną rzecz. Ja przy swoich szkoleniach daję zawsze gwarancję 100% satysfakcji. Jeżeli ktoś wykupi sobie szkolenie, wykona to, co ja do niego powiem i nie będzie miał efektów, które były zapewnione, to po prostu zwrócę mu pieniądze. Bo ja nie potrzebuję tych pieniędzy od was, jeżeli po prostu stwierdzicie, że to nie jest dla was. Słuchajcie, nie musicie tego wideo oglądać, które tam jest, bo to są opinie tylko o mnie, o tym, co ja robię w życiu i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś jest za granicą, to nie ma żadnego problemu, bo Ewa napisała, że jest za granicą. Ewa, nie ma problemu, że mieszkasz za granicą, bo te same zasady działają za granicą, jak i w Polsce, także tutaj nie ma żadnego znaczenia to. Leszek, coś napisałeś. Tutaj, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Nie klikajcie w ten napis kup teraz, bo ja po prostu go tak wkleiłem. Natomiast możecie wejść na trenermilionerów.pl. Strona trenermilionerów.pl to jest strona. Ja tu Leszku wkleję go, bo widzę, że źle to, że tak powiem. No, moja wina oczywiście. Nie klikajcie w ten klawisz czerwony, który jest tutaj na ekranie, bo tak tego szkolenia nie kupicie. Trzeba kliknąć w link i dopiero wejść w linku i jest duży żółty klawisz albo pomarańczowy, duży klawisz żółty, kliknąć w klawisz, który jest tam na tym szkoleniu i po prostu zakupić sobie to szkolenie przez ten link, ponieważ tutaj ten klawisz jest jako zdjęcie tylko zrobione, że trzeba kliknąć w klawisz kup teraz, ale na stronie gotowej, czyli wchodzimy sobie na trenermilionerów.pl i tam dokonujemy zakupu. Leszku, mam nadzieję, że o to ci chodziło. Ktoś się pyta, z jakich banków można płacić. Tam są, jak klikniecie sobie banki, tam są po prostu wszystkie banki praktycznie, czyli możecie skorzystać z banków, w których macie pieniądze i wybrać sobie ten bank i od razu płacić. Jakie to są pytania? Okej, jakie mamy pytania na samym? Kiedy zostanie dostarczone szkolenie? Tu się pyta Irek. Irku, szkolenie zostanie dostarczone w zasadzie od poniedziałku, czyli pierwsze co, to ja z tymi 10 osobami umawiam się na prywatny. Wysyłam specjalny taki kwestionariusz w takiej ankiecie. Wysyłam tą ankietę do was, żebyście wiedzieli, że zostaliście, znaczy wiadomo, jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to zostaniecie wybrani, ponieważ 10 osób, zdecydowane osoby, które wykonają akcję, tak jak powiedziałem, trzeba wykonać akcję, żeby odnieść sukces i te osoby zdecydowane, ja do nich wyślę ankietę, w której odpowiedzą mi na podstawowe pytania, czyli czym się interesują, co jest dla nich ważne w życiu, tego typu rzeczy, po prostu żebym ja mógł zdiagnozować biznes i po prostu żebyśmy mogli ustalić godziny pracy, tam też będzie w ankiecie podane od której do której godziny, numer telefonu i tak dalej, żebyśmy mogli się skontaktować, czy na Skype'ie, tak? Tak jak powiedziałem, te 10 osób będzie przeze mnie trenowane osobiście. Cofnę tutaj slajd. To szkolenie powinno kosztować, tak jak mówiłem, około 25 tysięcy przy wartości, jaką ono przedstawia, ponieważ ja miesięcznie tyle zarabiam i jeżeli byśmy mieli
przełożyć to na skalę kilku lat, to zobaczcie, jaka to jest ogromna kwota. Więc 500 zł, 497 zł, to jest po prostu bezcen. Pamiętajcie, że to są rzeczy, które po prostu trzeba załatwić na ten. Pyta się kolejna osoba, czy przelew trzeba zrobić w tej chwili. Tak, trzeba zrobić w tej chwili, ponieważ czekam tylko na 10 osób. Więcej osób będzie zamknięta ta rejestracja, jak 10 osób zrobi przelew. Więc jeżeli możesz zrobić za 5 minut, ale ja ci nie gwarantuję, że w tym momencie ten przelew po prostu dojdzie, tak? Czy po prostu się zmieścisz w tych 10 osobach? Dla pierwszej dziesiątki osób coaching, mastermind telefoniczny w wartości 297 zł w cenie tego całego pakietu. Oczywiście jeszcze raz cofnę te punkty. Same efekty, na przykład jak pozyskiwać skutecznie listę adresową. Powiem tak, jeżeli są osoby, które mają problemy techniczne, to nie powinny się skupiać na tym, ponieważ dam wam rozwiązania i sugestie, jak cały swój biznes oddać w czyjeś ręce. Tak naprawdę wy możecie być tak zwanym menadżerem projektu tylko i większość, 95% pracy robić przez inne osoby, bo jedna osoba wam może stronę zrobić, druga osoba wam może budować listę adresową, trzecia osoba może wam robić inną usługę. Słuchajcie, tutaj padło takie stwierdzenie, że nie pamiętam, kto to powiedział, ale że jeżeli bym miał chociaż 10% tych efektów, co ty masz, Tomek, czyli z listą adresową, na przykład ja tu miałem 130 osób i ktoś powiedział, że gdybym miał chociaż 10% efektów, to by było super. Ja mówię, jeżeli macie problem, na przykład nie chcecie tego szkolenia, ale macie problem na przykład z listą adresową, możecie się do mnie zwrócić, ja wam mogę wam taką listę adresową budować za odpowiednią opłatą, bo to nie jest problem dla mnie, tak? Ja to robię na co dzień, mogę to zrobić dla was. Także tak samo ze wszystkim innym, mogę wam stronę internetową zrobić, mogę wam bloga zrobić, stronę przechwytującą, po prostu ja to robię na co dzień. I tego typu rzeczy mogę zrobić za odpowiednią opłatą, tylko że powiem szczerze, przy tym, jaka jest dzisiaj promocja, to myślę, że ta opłata będzie dużo wyższa, ponieważ ja za stronę biorę chociażby za postawienie bloga profesjonalnego biorę 1500 zł, ale mogę wam pokazać, gdzie takiego samego bloga wam ktoś zrobi za 300 zł, tylko że to jest różnica, że mój czas jest cenny, a tamta osoba wyceniła go na mniejszą kwotę, także bierzcie to pod uwagę. To jest wszystko kwestia priorytetów. Słuchajcie, jakiś czas temu rozmawiałem z dziewczyną z Etiopii, która stwierdziła, zapytałem jej się, jaki jej dochód wystarcza na miesięczne życie z wynajęciem mieszkania plus wyżywienie. I nie uwierzycie, jaka jest cena. Powiedzieli ludzie, że dochód, który ona powiedziała to po prostu, że jej wystarcza 600 w jej walucie, nie pamiętam, to były biry, bir taka waluta tam jest, i to w przeliczeniu na dolary to było, nie wyobrażacie sobie, zgadnijcie, ile kosztuje w Etiopii utrzymanie miesięczne takiej osoby z wynajęciem mieszkania plus wyżywienie. Wpiszcie cenę, to ja wam powiem, czy dobrze trafiliście. Okay. Są odpowiedzi. No, trochę rozbieżność, ale Jacek napisał, że 50 dolarów, a Grażyna, że 5, Radek, że 100 dolarów. Słuchajcie, okej, ktoś napisał 5. Słuchajcie, powiem wam, to było 30 dolarów, dokładnie 30 dolarów na wynajęcie mieszkania plus jedzenie. Także zobaczcie, są na innych częściach świata, że tak powiem, miejsca, gdzie ktoś wam może usługę waszą wykonać za śmieszne w porównaniu do... Nie można mówić, że pieniądze są śmieszne, bo to jest strzelanie sobie w kolano. Przyciągacie wtedy, jeżeli dla was pieniądze są śmieszne, to nie będziecie mieli pieniędzy. Ale chodzi mi o za niskie pieniądze, tak? Bardzo niskie pieniądze. 30 dolarów wystarczy, żeby przeżyć w Etiopii miesiąc. Tak samo jest na przykład Tajlandia czy Filipiny. I tam są świetni fachowcy, którzy potrafią wam zrobić stronę za bardzo małe pieniądze na przykład. I wiele osób w Polsce mówi, a bo ja nie zrobię tego czy tamtego, to okej, weź to, możesz to zlecić. Ja wam mogę pokazać takie strony, gdzie można to robić za grosze po prostu. Okej, kolejna rzecz.
jak blogować, tak? Jak zrobić 118 tysięcy wyświetleń w określonym czasie oczywiście. Ja mam bloga gdzieś od 3 lat, może 4. 118 tysięcy wyświetleń przez 4 lata. No to jest i dużo, i niedużo. W naszej branży jest ogólnie jest ruch słabszy niż w branżach, które są niebiznesowe. Na przykład jeżeli ktoś chce prowadzić branżę jak na przykład dokarmianie psów, czy na przykład jak hodować koty, to będzie dużo więcej odwiedzin niż na przykład w branży biznesowej, gwarantuję wam to. Na przykład ktoś, kto uczy grać na gitarze, może się bardzo szybko wstrzelić w rynek. Ktoś, kto uczy na przykład angielskiego dobrze, może się szybko w rynek wstrzelić, chociaż tam jest spora konkurencja, ale też jest dużo pieniędzy, bo ludzie się kształcą cały czas. Hiszpański, różne języki, tak? To są po prostu różne nisze, gdzie można robić biznes. Niekoniecznie trzeba to robić w tych branżach najbardziej obleganych i naprawdę są nisze, które są rewelacyjne. Gdybym ja się pasjonował motorami, to już bym dawno na przykład miał sklep z częściami do motorów, jakimiś drogimi częściami. Pamiętajcie też jedną zasadę, że im droższy produkt, tym jest lepiej. Okej. Słuchajcie, ktoś napisał, powiem, imienia nie będę mówił, natomiast powiedział ktoś, że wydaje mi się, że zaniżam swoją wartość, pokazując wysoką cenę i biorę niecałe 500 zł. Słuchajcie, ja chcę ludziom dać wartość i dlatego tą cenę zrobiłem taką niską. Pokazałem wysoką cenę tego, bo to jest tyle warte i tak naprawdę możecie skorzystać z tej promocji dzisiaj i tak jak mówię, 10 osób, nie wiem czy ile osób kupiło do tej pory, nie sprawdzam tego. Natomiast bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że tak stwierdził ten człowiek, ponieważ taka rada, okej. Okay. No natomiast ja taką cenę celowo ustawiłem, żeby jak najwięcej osób mogło, znaczy żeby 10 osób mogło skorzystać i żeby nie było to dla nich obciążające. Okej. Okay. Kolejna rzecz, tak jak mówiłem, te sekretne miejsca, to już mówiłem o tym, ale mówię, bardzo ważne rzeczy, jak na przykład 27 stron przechwytujących, budujących listę adresową. A tak naprawdę to wszystko skupia się na tym, żeby budować swój wizerunek w sieci, w swojej branży, być ekspertem w swojej niszy i tego typu rzeczy po prostu robić, żeby ludzie chcieli z wami pracować, chcieli się z wami otaczać, chcieli z wami podejmować wyzwania. Mam nadzieję, że wam się ten webinar podobał. Ja też jeszcze, oczywiście każda z tych 10 osób, które zakupi, dostanie ode mnie po gazecie Manager MLM i to będzie taka właśnie nagroda. Okej, słuchajcie, czy są jakieś pytania jeszcze? Mamy 22, już jest dosyć późno. Czy macie pytania do tego, do produktu jakieś? Poczekam na kilka pytań. Jeżeli nie będzie pytań, to po prostu będziemy kończyć ten webinar. Okej. Okay. Ile będzie trwało szkolenie? Ktoś pyta. Szkolenie będzie trwało około miesiąca. To będzie wiedza, którą tak naprawdę w naszej branży cały czas się rozwijamy. Tutaj nie ma czegoś takiego, że staniemy w miejscu gdzieś, czy po prostu nic nie robimy, tylko w naszej branży się cały czas rozwijamy. Jeżeli ktoś chce działać, to musi się rozwijać cały czas po prostu dalej. I tutaj nie ma, że tak powiem, zmiłów. Ktoś się pyta, czy przewiduje kolejne edycje coachingu. Wiesz, ja co chwilę przeprowadzam tego typu rzeczy, aczkolwiek powiem wam na przykład, jeżeli chodzi o cenę. Ostatnio na przykład podobną usługę sprzedawałem za ponad 2000 zł na przykład. Także tutaj dzisiaj akurat natchniony wystąpieniem Jacka Campilda chciałem, w ogóle mam nadzieję, że wam się podobał webinar, ponieważ było fajne komentarze, fajne prezenty. Okej. Okay. Ewa podała adres. Ewo, proszę cię, żebyś podała adres mi na Facebooku, bo tutaj będzie mi ciężko go zapisać. Jeżeli są osoby, które o książki walczyły, że tak powiem, i o gazety, podajcie mi swoje adresy na Facebooku lub na Skype'ie, ponieważ mi jest ciężko teraz zapisać to, a jak webinar wyłączy, to niestety te adresy zginą i ciężko mi będzie przełączyć to po prostu. Także jakie macie... O, dziękuję tutaj za komentarze, bo piszecie, że cena rewelacyjna, naprawdę super webinar. Są osoby, które już kupiły, bo tu widzę, że piszecie mi komentarze.
Bardzo się cieszę. Nie wiem, czy już 10 osób kupiło, czy nie. Mam nadzieję, że jeszcze nie. Że jeszcze się załapiecie, że tak powiem. Widzę stałą ekipę tutaj. Jakbyście mieli pytania jakieś. Jakbyście mieli pytania, to proponuję. O, Krystian. Pewnie, że pamiętam. Dzięki za komentarz. Jakbyście mieli pytania, to wrzućcie mi na Skype lub jeżeli macie jakieś pytania na priv do mnie, to po prostu wrzućcie je na Skype'a lub na Facebooka. Za chwilę wejdę na Facebooka, będę chętnie oglądał, słuchał i tak dalej. Każdy, kto chce wykupić sobie to szkolenie, nie wiem, mówię, czy jest 10 osób już, zapraszam na trenermilionerów.pl, na stronę trenermilionerów.pl. Ja was powoli żegnam, ponieważ widzę, że nie ma za dużo pytań, wszystko jasne jest. Więc po prostu, tak jak mówię, zapraszam na trenermilionerów.pl. Tam wystarczy się zalogować. Ja już wyłączam czat. Dziękuję wam bardzo za czas, za to, że byliście dzisiaj ze mną, tak liczną grupą. I wkleję jeszcze raz ten link, możecie sobie kliknąć. Wyłączam czat, żeby po prostu każdy, kto chciał sobie skorzystać ze szkolenia, żeby mógł kliknąć ten link. No. I. Okej, okay, no w takim razie tutaj piszecie, że jesteście zainteresowani. No trzeba po prostu, trzeba korzystać, póki można. Okej, okay. Ja wyłączam czat i w takim razie, gdyby ktoś potrzebował jakiegoś mojego wsparcia, to zapraszam na Facebooka lub po prostu na Skype'a i mam dla was taką radę. Niezależnie, czy kupicie sobie to szkolenie, czy nie, wykorzystajcie te elementy, o których dzisiaj mówiłem, ponieważ same te elementy są naprawdę przełomowe. Oczywiście musicie wykonać akcję, musicie znaleźć swój biznes, musicie znaleźć swoje, że tak powiem, swoje miejsce na świecie, tak? Musicie znaleźć po prostu swoją energię pozytywną, swoją niszę, swoją pasję, ale bez tego się to po prostu nie odbędzie. Także bez po prostu wykonania akcji się nic nie odbędzie. Także bardzo się cieszę, że się z wami spotkałem. Miłego wieczoru życzę i do usłyszenia wkrótce. Ja uciekam, spadam do rodzinki. Miłego wieczoru. Pa.